sprawę, Marcin, bo tak nie grali dziś z dwoma napastnikami odważnie, a więc Kabananga, taki super strzelec z Republiki Demokratycznej Konga, będzie okazja więcej o nim powiedzieć, kiedy będzie w piłce choćby, i z numerem 9 Despotowicz, to gospodarze. Zaś Legia w bramce z numerem 1 Malarz, w obronie 55 Jędrzejczyk, od prawej strony 5 Dąbrowski, 2 Pazdan, 14 Hołszek. W drugiej linii 75 Mulem z 31 Mączyński, po prawej stronie Gilerme z numerem 6, Noc z 21, przed nimi Hamalainen z 22 i z numerem 18 Kucharczyk. Mówiliśmy o tym, bo przywitanie od obu zespołów, kto jest dziś desygnowany na boisko. Tomasz Bognar jako główny Węgier z asystentami, 38-letni sędzia, który ma już spore doświadczenie, jeśli chodzi o mecze międzypaństwowe tego, czy międzynarodowe tego, 42 spotkanie, a podyktował 11 karnych, 5 czerwonych kartek, 129 żółtych, a więc jest takim aktywnym, powiedziałbym, arbitrem. Co ciekawe, prowadził w 2012 roku w eliminacjach Mistrzostw Świata, to był październik, spotkanie Kazachstanu z Austrią, zremisowane 0-0. Przywitanie kapitanów Szomko, którego być może pamiętają Państwo z meczu na tym stadionie reprezentacji Kazachstanu z Polską, remisowym 2-2, no i oczywiście Artur Jędrzejczyk. Oto numeryczne przedstawienie składu Legii. Zobaczymy, czy przedstawią nam również ustawienie, które Państwu zaprezentowałem. Oczywiście trenerem jest Jacek Magiera, tak zagra Legia. Potwierdzenie tego, o czym mówiłem. Jędrzejczyk, Dąbrowski, Pazdan, Flouszek, Muleu, Mączyński, Gilerme, Hamalainen, Lodź i Kucharczyk w bramce Malarz. To zasugeruje, że to ustawienie takie, które sugeruje w pierwszej kolejności dbałość o defensywę. Ten początek kontrolowany, bez żadnych komplikacji. Kucharczyk na szpicy, czyli ten piłkarz, który lubi przestrzeń za linią obrony przeciwnika. I skład drużyny gospodarzy Astany. No, nie zdecydował się dzisiaj trener drużyny Astany na rozpoczęcie tego spotkania, trener Stoimow, z graczem Grachowacem, który na co dzień występuje. Mokin, Szitow, Łowienko, Anicic, Szomko, a dalej mamy w drugiej linii Tumasiego, Majewski, Kleinheisler, Muzikow, Despotowicz i Kabananga. Tak wygląda ofensywne, powiedziałbym bardzo, ustawienie zespołu gospodarczego. 1-4-3-3 przeszedł na 1-4-4-2 i to sugeruje właśnie zwiększenie siły w ofensywie. Nie wiem, czy ten początek nie będzie ofensywny po to, żeby trochę legionistów zaskoczyć i tymi nowymi warunkami, zmianą czasu, tą temperaturą trochę zmusić do błędu na początku. Przepaść pierwsze 15 minut, mówi Michał Pazdan, dlatego że tak, znam to boisko, choć nie zagrał w tym spotkaniu z Kazachstanem, był na ławce rezerwowej naszej reprezentacji, no zupełnie inaczej odbija się na nim piłka, nie ma poślizgu, będzie gorąco, oni ruszą, są do tego przyzwyczajeni, nie możemy popełnić błędu, koncentracja w całym spotkaniu, nie tylko w pierwszych, ale do ostatnich 90 minut. To prawda, chociaż trzeba pamiętać, że ta ostatnia, trzecia runda w tamtym sezonie też była rozgrywana na sztucznej murawie w Żylinie, ten mecz z Pręczynem, co prawda, jakość tamtej murawy była znacznie lepsza niż ta tutaj w Astanie. Despotowicz tam, jak widzieliśmy, naciskał na Chlouszka. Starają się oddalić grę od własnego pola karnego legioniści, ale gracze gospodarzy, myślę, że napędzani dopingiem, a przede wszystkim taką chęcią, no, zagrania dobrego spotkania. Bułgarski trener prowadzący ten zespół mówił przed tym meczem, że jeśli będziemy grali tak jak w lidze, no to nie ma co tutaj szukać. Czy tak jak w tym ostatnim rewanżowym spotkaniu w drugiej rundzie z mistrzem Łotwy. Ale jeśli zagramy tak, jak byliśmy skoncentrowani, rządni, no, zwycięstw, choć ona nie przychodziła, nie przegrywaliśmy spotkań, jak widzę mistrzów, kiedy Astana do niej awansowała, no to będę spokojny. Chciałbym, żebyśmy z zapasem bramkowym pojechali do Warszawy. My oczywiście takiego życzenia nie mamy, a jeśli to, żebyśmy z zapasem bramkowym do Warszawy wracała po dzisiejszym meczu Legii. Anicic do środka. Tam jest Kleinheisler, Łogwinienko do lewego obrońcy Szczytowa. Odważny, ofensywny, zdecydowany, mający 16 występów w lidze. Szczytow ruszył, że tak powiem, w sposób zdecydowany. Astana, ja się troszkę przeglądałem na ten mecz z poprzedniej rundy, trochę też na ostatnią potyczkę ligową. To jest drużyna, która potrafi odnajdywać się w ataku pozycyjnym. Natomiast też po prawej stronie Tumasi, ten, tak, o którym wspomniałeś, to jest piłkarz, który potrafi trochę wyjść poza szablon. To jest bardzo dynamiczny piłkarz, który ma bardzo dobre uderzenie. To jest taka na tyle niebezpieczna konstrukcja, że tutaj naprawdę ataku można się spodziewać w każdym momencie. Więc tutaj przede wszystkim na tą prawą stronę Astany Legia musi zwrócić uwagę.
widzieliśmy Sitowa walczącego z Nodzim. Natomiast wracając do Tumaskiego, to warto powiedzieć, że to jemu zawdzięczają awans do tej trzeciej rundy, bo w tym pierwszym meczu wyjazdowym strzelił bramkę, w meczu rewanżowym strzelił bramkę. Natomiast w ostatnim ligowym spotkaniu dwie bramki. Na potwierdzenie. Niezbyt wysoki, ale za to niezwykle szybki, z dobrze ułożoną nogą, tak można powiedzieć. No miejmy nadzieję, że Arkadiusz Malarz nie będzie miał okazji tego, żeby się o tym przekonać. Ale widać, że Legia od samego początku tego meczu uważnie przesuwa i formacje, i zawodnicy jak na razie tak samo poprawnie poruszają się po boisku. Widzieliśmy Sitowa, teraz widzieliśmy Szomko, obaj boczni obrońcy włączają się do akcji, a to ten, o którym mówiliśmy, czyli Tumaski. Ale chyba nie o to mi chodzi. A drugim takim, na którego trzeba zwrócić uwagę, to Kabananga. Junior Kabananga. Tak, to jest najlepszy strzelec drużyny w lidze. Król strzelców Puchara Afryki. No to nie było dużo osiągnięć. Dorobek nie był wielki, tak, rzeczywiście, ale koronę króla strzelców z tego turnieju przywiózł. Taki piłkarz, który potrafi się silny, który potrafi się zastawić, który potrafi mocno stanąć na nogach. Aspekt techniczny. Tutaj może trochę pozostawiać do życzenia, bo wydaje mi się, że przy lepszej bazie technicznej byłby dużo bardziej okazałym. Ale spore zainteresowanie, bo przez tego czasu grał w Belgii, kiedy przyszedł tutaj do Astany, się troszkę wypromował swoją grą. Zainteresowanie ponownie w Belgii, z Francji, z Turcji, Jacek Magiera na Państwa i naszych ekranach, a także oczywiście z Chin i z tych takich krajów, że mają dużo pieniędzy, a więc... Przechodził tutaj jako ciekawy projekt, teraz jest gotowym produktem. Stąd pewnie to zainteresowanie z Europy i z Azji. Despotowicz, on rozpoczął akcję. Tumaci tam po prawej stronie, do niego zagranie, pole karne. Trzeba uważać. Tumaci! A i mamy sporo teraz szczęścia. Na moment nieuwagi. Momentalnie piłka zagrana do Tumaciego. Tak właśnie padła pierwsza bramka w ostatnim meczu z Tobołem. Pierwsze ostrzeżenie dla wojskowych. Gdyby nie było spalonego, a rzeczywiście w momencie, kiedy ten piłkarz jest w pełnym biegu, zatrzymać go jest niezmiernie trudno. Tutaj taka rotacja trochę w tym ustawieniu była. Michał Pazdan z lewej strony, Jędrzejczyk, znaczy po prawej stronie Malarza, Jędrzejczyk po lewej, no ale pierwszy rzut rożny dla gospodarzy. Podniesiona w górę ręka przez Muzikowa, a więc taki opracowany stały fragment na treningach. Chyba nie o to jednak chodziło graczom Astany, którzy przejmują piłkę. Sitow starał się tutaj przedrzeć, ale bez skutku. Zapobiegł temu. To będą ważne momenty. Po przejęciu piłki, przy tej piłce troszkę się utrzymać. Przejść na połowę przeciwnika. Tam trochę tą piłką pograć. To będzie wytrącało z równowagi piłkarzy z Kazachstanu i przede wszystkim odbierało tak jakby odrobinę tej wiary, którą prezentują na samym początku. A pierwszy z prawej to trener bułgarski Stoiłow, 50-letni szkoleniowiec prowadzący od 2014 roku ten zespół z sukcesami, z tytułami mistrzowskimi, no z tymi nieprzegranymi meczami, choć było to tylko ostatnie miejsce w grupie, ale firmy zacne, Atletico Madryt, Benfica, Galatasaray, zresztą z Galatasaray zremisowali również wyjazdowe spotkanie. Z 18 meczów pucharowych, które grali na tym stadionie, przegrali tylko dwa, ostatni mecz z Villarrealem w 2014 roku. Ostatnie 13 meczów to 6 zwycięstw, chyba 7 remisów, to te, które wspomniałeś. Dodatkowo i Galatasaray, i chyba Benfica potrafili strzelić dwa gole, więc wiadomo, że to nie jest drużyna, która tak, tylko się broni. 2-2. Mecz ruszyli w sposób zdecydowany i postraszyli, powiem, dali taki sygnał ostrzegawczy gracze Astany, szczególnie Tumasi, na którego będzie musiał Chlouszek uważać, ale myślę, że i Noc będzie musiał głęboko wracać, by wesprzeć. No też wszystko zależy, mówi bułgarski arbiter, kto jak zrealizuje założenia taktyczne obu trenerów. Znam Legię, obserwowałem, widziałem ich mecz z mistrzem Finlandii, grają piłkę kombinacyjną, urozmaiconą. Mają podobnie jak i my doświadczenie w Lidze Mistrzów, przypomnijmy, no, rozsmakowała się Legia tym remisem z Realem, tym zwycięstwem ze Sportingiem, tym awansem do Ligi Europy. Prezes Dariusz Moduski nie wyobraża sobie innej sytuacji niż znowu poczucie tego smaku, czyli awansu do Ligi Mistrzów. No nie powiedziałbym, że jest to plan minimum. Wydaje mi się, że plan minimum to play-offy, więc tutaj przejście Astany no jest niejako obowiązkiem. Dzisiaj Legia no, będzie pracowała na zagwarantowanie sobie największego komfortu do skonsumowania w rewanżu Warszawy. Znowu zagranie do Tumaskiego, tym razem Chlouszek był gdzie być powinien, będzie rzut wolny.
faulował Mulę. Faulowany reprezentant Węgier, Klein Heisler, który jest wypożyczony z Werderu Brema. Tutaj Despotowicz. Strzelał Majewski, ale zablokowany ten strzał przez obrońców Guilherme. Dobrze to zrobił. No i będzie rozpoczęcie od rzutu z autu. Właśnie takiego zaangażowania, wsparcia dwóch bocznych pomocników potrzeba, kiedy Astana atakuje. Bardzo sprawnie i szybko przechodzą do tego ataku, jak widzieliśmy, jednym, dwoma podaniami. Tak, niepokojące jest to, że Legia została trochę zepchnięta pod pole karne. I można powiedzieć, że z tej opresji nie potrafi się wyrwać. Po przyjęciu piłki momentalnie jest przy podaniu pierwszym, właśnie... drugim jest strata piłki. Tego Legia powinna unikać, bo później scenariusz tego meczu może się bardzo skomplikować. Klausek, zwrócili na to uwagę, czyli obaj szkoleniowcy, Jacek Magiera, a także Bukowicz, już tam były gesty, podpowiedzi. No taki strzał troszkę na wiwat, a nie na to, żeby z tego skorzystać. Jakby dośrodkowywał Mulę do Kucharczyka, ten drugi. Ale widać, że te pierwsze minuty są trudne dla Legii. Tutaj Despotowicz w walce takim bark z Jędrzejczykiem. Całe szczęście, że Kabananga zablokował ten strzał. Teraz Majewskiego przez Anicicia. Powtórka tej sytuacji, którą chciał wykorzystać Mulę. Przetrwać pierwsze minuty to zadanie Legii. Jedna bardzo groźna sytuacja na początku spotkania, kiedy strzelał Tumasi. Teraz widać, że wyciągnęli wnioski dwaj boczni pomocnicy, mówię o Nodziu, o Guilherme, a także Klouszek, który nie może się zapędzać i włączać tak w akcje ofensywne, kiedy po tej jego lewej stronie hasa Tumasi. My teraz tutaj widzimy faza rozegrania akcji, jeśli chodzi o Legię, na razie nie wygląda najlepiej. No to są takie wahania nastroju. Tak, rzeczywiście ten początek jest podszyty nerwowością. Na razie Legia skupia się tylko do przeszkadzania. Mokin, doświadczony 36-letni bramkarz, swego czasu grał w reprezentacji Kazachstanu. No podstawowy gracz, 20 spotkań w lidze Kazachstanu, w której gra Astana w Kazachstanie. Dalekie wybicie. Ale niezbyt dokładnie, chociaż tutaj, jak widzimy, Kabananga zdołał dojść do piłki, szukał tym podaniem Tumasiego. Jak w tej pierwszej akcji Tumasi właśnie Kabananga. No a tu ten drużyna na pewno jest zgrani. Oni są w środku sezonu. Legia przecież zmieniła się w porównaniu z tym zespołem, który występował w Lidze Mistrzów. Są nowi gracze, dzisiaj od początku nie postawił na Sadiku, który jest wśród rezerwowych, trener Jacek Magiera, ale też mamy świadomość, że Kucharczyk wraca wspaniale, bo strzelił 3 bramki, jak wrócił po kontuzji, a w ogóle w ostatnich 7 meczach i zdobył poprzednim sezon 7 goli. Te statystyki sugerują, że kontuzje na Michale Kucharczyku nie robią żadnego wrażenia. Ale też wydaje mi się, że postawienie na Kucharczyka to przede wszystkim ustawienie, podejście taktyczne do tego meczu. Legia na wstępie nic nie musi. Musi się skupić na bardzo, bardzo dobrej defensywie. A jeśli przydarzy się okazja do kontrataku, to ją skrętnie wykorzystać. No teraz jakby posłuchali tych podpowiedzi trenerów i tego na to zwracaliśmy tutaj wspólnie uwagę. Legia zaczyna grać i dłużej utrzymywać się przy piłce. Przetrwali te pierwsze 10 minut. Myślę, że z każdą będzie też łatwiej, bo się człowiek przyzwyczaja do gry na nietypowej murawie, która nawet nie jest polana. To jest takie boisko jak na Orlika, to nawet nie jest ten najwyższej jakości, sztuczna nawierzchnia. Już te wszystkie nowoczesne stadiony, na których decydują się na tego typu nawierzchnię, mają tę nawierzchnię bardzo, bardzo zbliżoną do tej naturalnej. Oczywiście to nigdy nie będzie naturalna, ale zupełnie innej jakości niż ta, na której grają dzisiaj gracze Legii. No teraz wreszcie dobra akcja. Hamalainen szukał tym podaniem Kucharczyka. Szkoda, że to nie doszło, ale to już się zaczyna zazębiać, układać. Jest wyprzedzenie, jest... Teraz rozpoczyna Legia. Jest gra taka, która daje przede wszystkim więcej pewności, swobody. Kiedy jest się przy piłce, to rywal biega za piłką, a nie Legia. 2 sierpnia, rewanż w Warszawie o 20:45, oczywiście transmitowany na antenie telewizji programu pierwszego, Telewizji Polskiej i TVP Sport. No i teraz Kabananga, też szybki, zdecydowany Despotowicz, już obiega tutaj lewą stroną Szomko, Despotowicz do Kabanangi, Kabananga. Mówiłeś o tych kłopotach technicznych, koordynacji przy tym bardzo
okazałym wzroście, powiedziałbym. Dobre warunki fizyczne, natomiast tu przyjęcie piłki, czy odwrócenie się przyjęciem, czasem pozostawia trochę do życzenia i powoduje, że to piłkarz traci na atrakcyjności. Majewski. I teraz włączenie się Szomko. Wrócił Guilherme, na to zwracaliśmy uwagę. Majewski, ponownie on. Kleinheisler, rozrzucenie na prawą stronę, dośrodkowanie w pole karne. Tutaj trzeba uważać, bo Kabananga ma świetne warunki fizyczne. Znowu Majewski. Teraz okres taki gry z piłką drużyny gospodarzy, jak przed momentem miała Legia. Anicic, Szomko. 21 spotkań, czyli w każdym z meczów ligowych podstawowej 11 drużyny Astany, mistrza Kazachstanu. Kleinheisler tam dość ostro atakowany. I Astana rozpoczyna grę. Przeprosił tutaj noc swojego rodaka z reprezentacji, Kleinheislera, który zagrał 2 mecze w finałach Mistrzostw Europy w 2016 roku w drużynie Węgier. On właśnie przy piłce. Mówiłem o tym wypożyczeniu do drużyny z Werderu Brema. Grał w Darmstadt w Bundeslidze, a 1 lipca dokładnie zjawił się w Astanie, stolicy Kazachstanu. No powiem ci, przyznam się, bo już teraz... Legia była zainteresowana. Legia czasem w pewnym momencie interesowała się trochę tym piłkarzem, natomiast on obrał inny kierunek, powędrował do Bundesligi i tam próbował się piłkarsko realizować. No, długa Astana ze spokojem w ataku pozycyjnym. Szitow do Łogwinienki. Tutaj Anicic. Nie do końca udana akcja i wprowadza Jędrzejczyk. No jest to ważny mecz dla Legii, ważny z widzenia nie tylko legionistów, bo wiadomo, że to jest to punktowanie w tym rankingu klubowym, bo jeśli Legia wygra, to będzie to setne zwycięstwo polskiego klubu w Pucharze Europy i w Lidze Mistrzów, a jeśli zremisuje, to będzie to 50. remis Legii w europejskich pucharach, a tymczasem Tumasi, prawa strona, Tumasi, wysokość pola karnego, ale podobnie przeciągnął. Kopia dośrodkowania, nie wiem, czy było to dośrodkowanie, czy strzał, coś, na pewno coś pomiędzy, jak na razie nie przynosi to żadnej korzyści kazachskiej drużynie. No, zdenerwował się troszkę, jak widzieliśmy, podniósł ławki Stanimir Stoiłow, który swego czasu dwukrotnie prowadził reprezentację Bułgarii jako trener. No oczywiście prowadził też kluby w Bułgarii. Prowadził też Anatolijsk. A więc spore, bogate doświadczenie. Od 27 czerwca 2014 roku jest trenerem właśnie Astany. Grał w Lepskim, Slawii, CSKA, Sofia, Fenerbahce, był zawodnikiem. Także i dokonania trenerskie liczące się na przede wszystkim wprowadzenie Astany do Ligi Mistrzów. To historyczne wydarzenie. W dodatku nie przegranie na swoim boisku żadnego zespołu. To podkreślam. No jest doping, jest wsparcie dla gospodarzy. Astana, tłumacząc na polski, to nic innego jak dokładnie stolica. Zespół gospodarzy, no w sumie takim małym stażem, bo w sumie powstał, założony został w 2009 roku, a obecna nazwa jest, obowiązuje od 2011, bo przez 2 lata grał jako Lokomotiv. 8 lat temu został powołany do życia przez państwowy konglomerat skupiający, wydobywający gaz i ropę. No i to bagatela, taka wyceniana wartość tego koncernu to 78 miliardów dolarów, ale Kazachstan zabiegał o to, żeby grać w Europie, bo w Europie są zdecydowanie większe pieniądze. Wydaje mi się też prestiż, jeśli chodzi przynajmniej o rozgrywki pucharowe. Tak porównywałem budżety obu klubów, to Astana z mniejszym budżetem, tam na poziomie 45 milionów dolarów, Legia wyceniana na 77, chociaż wydaje mi się, że tutaj te państwowe pieniądze, tam dna za bardzo nie ma, więc jeśli trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, pewnie dla szefa nie będzie żadnego problemu. Tutaj walka Hamalainena, jak widzimy, z Anciciem. 72 cm
robią swoje, chociaż Kamalaniem to jest ułomkiem. Nie jest. No i teraz podpowiedzi, co mają zrobić od trenera asystenta. Jacek Magiera też tu wykorzystuje. Tutaj jest moment, kiedy można uzupełnić płyny. Ale tak twarz spokojna generalnie, nie jakaś zafrasowana. Wydaje mi się, że ten pierwszy napór, ten taki, gdzie, który miał porazić Legię, został przetrwany. Zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijało w kolejnych minutach tego meczu. Chyba będzie zmiana, bo ruszył z ławki do rozgrzewki Bejse Bekov, którego też znamy z Ekstraklasy, grał w Koronie Kielce. I pyka tam, jak widzimy, Despotowicz. No i teraz odskoczyła ta piłka. Rzeczywiście są do tego przyzwyczajeni gracze Astany. To jest ten ich atut, gra na tej sztucznej murawie. To jest inna reakcja, dodatkowo nie można polać tego boiska, nie ma poślizgu tutaj. Też obawa, jeśli chodzi o ślizg, bo można być dość mocno obtartym. No zaskoczeniem może być szybkość gry, bo wiadomo, że mecze rozgrywane w Kazachstanie, w tamtejszej lidze, są trochę na niższym poziomie. Ja też przyglądałem się na ostatnią kolejkę, to też wydaje mi się, że taktycznie tam można sobie pozwolić na trochę więcej takiej taryfy ulgowej. No tutaj ten wymiar meczów europejskich no wymaga wyższego poziomu i jestem ciekaw, czy Astana w dzisiejszym spotkaniu, czy chociażby w następnym rewanżowym w Warszawie, jest w stanie się zmieścić na ten poziom. Luka Zajew jednak wejdzie do gry. Ale nie może być inaczej, jeśli dotyczy to Despotowicza, bo tutaj trzeba wprowadzić zawodnika, który również występuje na tej lewej pozycji jako napastnik. 6 razy w reprezentacji Kazachstanu. Tak jest. Despotowicz opuści boisko. No i jeśli chodzi o Murtazajewa, to 21, czyli w każdym z meczów w lidze w Kazachstanie. A jego dorobek to 4 gole. Tutaj widzieliśmy przy zeskoku, ale to na to zwraca uwagę Łukasz Gikiewicz w dzisiejszym wywiadzie w przeglądzie sportowym, że tutaj przy zeskoku trzeba uważać, tak, trzeba uważać na sprawy skokowe. I to dotyczy zawodnika gospodarza, który tak, zna to boisko, gra na tym boisku. Rzeczywiście, temu zjawisku podlegają obie drużyny. Powstrzymana akcja tutaj Kucharczyka, ale powstrzymana tak jak liczył na to legionista i reprezentant Polski, czyli utrzymanie się przy piłce, zyskiwanie czasu, niepozwalanie graniu rywalowi. To jest to zadanie. Potwierdzenie zmiany. Murtazajew za Despotowicza. I legioniści. Jędrzejczyk. Oczywiście inne obuwie, bo nie można grać w klasycznych, typowych korkach, które są przeznaczone do gry na murawie naturalnej. O, będzie rzut wolny. Znowu tym razem z Kabanangą ucierpiał Mączyński. Zdecydował się od pierwszych minut postawić na Mączyńskiego. Rotuje składem. Są w różnym etapie, powiedziałbym, przygotowania zawodnicy Legii. Mówi o tym dzisiaj na małach przeglądu sportowego w wywiadzie właśnie Krzysztof Mączyński. Mówi, część grupy ma zupełnie inne zajęcia, druga jeszcze inne, z mniejszym obciążeniem. Inni, którzy są po rehabilitacji, też są oddzielnie prowadzeni. Dziś to już jest taka zasada i metoda, że wiadomo, że są trenerzy od tych ćwiczeń przygotowania fizycznego. Tak, no, to jest nie tylko na głowie głównego wszystko ma na trenera. Celu po to, żeby w meczach o teoretycznie wyższą stawkę, czyli awans do Ligi Mistrzów, wychodzili piłkarze z tym największym doświadczeniem. Mający swojej drużynie najwięcej do zaoferowania, widocznie tutaj w Astanie, trener Magiera. Z Mączyńskim to dostrzegł, który ostatnio w meczu ligowym odpoczywał. Aż dziwne, że swoją przygodę z meczami europejskimi dopiero rozpoczął, tak, z meczem z fińskim Marienham. No długo tyle lat grał i w Wiśle, i w Górniku Zabrze.
ale wszedłem z tym zamiarem, w końcu wiedziałem, gdzie trafia Mulę, pole karne zablokowane, dośrodkowanie, ale będzie rzut rożny dla Legii, co oczywiście cieszy. Zapewne Dąbrowski, Jędrzejczyk, Pazdan powędrują w pole karne. A myślę, że tym, który będzie dośrodkowywał, będzie Mulę. Czy też Kucharczyk? Nie, Kucharczyk jest tutaj w środku. A więc Mączyński. Mączyński, pole karne. Troszkę przeciągnięte do dośrodkowania. Nocz będzie miał kłopoty, żeby opanować piłkę, ale widać, że to jest takie zupełnie inne zachowanie, inne odbicie. Nie ma poślizgu tutaj prawie. Podziękował za pomysł Mączyńskiemu. Zamysł był dobry, gorsze wykonanie. I Szomko zacznie grę mistrza Kazachstanu. Kabananga, nieustępliwy, Dąbrowski, dobrze, no, ale teraz trzeba uważać, Malasz to wyjaśni, świetne, dwie interwencje w meczu z Koroną. Też trzeba pochwalić Malarza o to, że przewidział sytuację, bo wydaje mi się, gdyby został na linii bramkowej, tutaj ten pojedynek biegowy z Tumasi spokojnie by wygrał. Tak, szybkość Tumasiego to jeden z jego atutów. Ale to już też ABC bramkarskie. W niektórych sytuacjach zachowywać się jak ostatni obrońca, czytać grę, przewidywać. Nodź. Popatrzył, gdzie partnerzy. Na wolne pole. To miało być do Kucharczyka albo do Hamalainena, ale Hamalainen się troszkę spóźnił, a Kucharczyk tego nie przeczytał. No po tych pierwszych minutach, kiedy rzeczywiście stworzyli jedną taką groźną sytuację gracze Astany, później tylko próby, żadnych konkretnych akcji, płynność tak samo, nie na najlepszym poziomie, na razie widać, że jeden i drugi zespół próbuje, naprawdę ani jeden, ani drugi nie jest w stanie narzucić własnych warunków i zmusić przeciwnika do poważniejszego błędu. No też Astana jest ostatnim reprezentantem, jeśli chodzi o Kazachstan w europejskich pucharach. Jurczyś odpadł, Kaja Tomaty odpadł, w związku z tym zależy im bardzo na tym, żeby powtórzyć to, co zrobili obu przed rokiem. No teraz w sposób zdecydowany dał sygnał do ataku środkowy obrońca. No i teraz wbija Pazdan, dobrze, że nie trafił ten, który przed momentem pojawił się, Murtazajew. Oblężenie bramki takie szybsze, bardziej zdecydowane i na pewno groźne. No tutaj trzeba pochwalić za ofiarność Michała Pazdana. Pierwszy strzał zablokowany, później momentalnie pozbierał się, interweniował drugi raz. Tutaj pierwsza dobra interwencja, dobrze ustawiony. I tutaj momentalnie reaguje na kolejne wydarzenia. Kabananga pokazywany przez realizatora, przedstawiany przez nas. Bardzo dokładnie na koncie 14 bramek, do tego ma 5 asyst w tym sezonie w klubie mistrza Kazachstanu. No i po takim okresie spokojniejszym teraz znowu starają się grę przyspieszyć gracze Astany. Kabananga tam sygnalizował swoją pozycję, ale tutaj Noc uniemożliwił dogranie do niego. Już jest Szomko zaczynający akcję, kapitan drużyny Astany. Anicic do Łogniewnikowa, ten na prawo do Szitowa. Wrócił Tumasi. Łogwinienko, Anicic. Dwójkowa gra stoperów, ale to klasyka dzisiaj wszystkich klubów, kiedy rozgrywany jest atak pozycyjny, przygotowanie tej akcji właśnie. To często rozpoczynanie przez środkowych obrońców. Szomko. Nie wiem, czy to był strzał, czy to już szukał tym... Tu dośrodkowanie. Wydaje mi się, że bardziej Tumasiego. W kierunku Kabanangi, natomiast tam Tumasi próbował jeszcze ratować sytuację. No widać, jeden pozytyw, bo w lidze kazachskiej Astana jest taką drużyną, która rozgrywa ten atak pozycyjny, przegrywając piłkę tak naprawdę przez każdą z linii. Tutaj widać, że lekkie problemy, więc z pominięciem linii środkowej to możemy odebrać jako dobre ustawienie Legii Warszawa. Zobaczymy na
na ile to wystarczy. Wydaje mi się, że skupienie się tylko na defensywie Legii tak samo w kluczowym rozrachunku może nie wystarczyć. Tak, tutaj trzeba poszukać swojej okazji w tym meczu. Nie było faulu w klasie Kamalainen. I już gospodarze Kwitow, Białorusin, który ma 54 występy w reprezentacji Białorusi. Spalony. Proszę się nie denerwować. Murtazajew był tym, który oddał strzał, ale wcześniej sygnalizacja spalonego przez bocznego arbitra. To mniej uważni na stadionie, na arenie Astany już się ucieszyli. Jędrzejczyk zdołał utrzymać się przy piłce noc. Dobrze. Mączyński, rozciągnięcie, jest okazja, żeby dośrodkować, choć z kłopotami tam dochodził do tej piłki Guillerme, pole karne, jest troszkę za daleko, sobie wypuścił Guillerme, okazja, a i teraz Guillerme go mało poprawka, no może teraz do trzech razy sztuka nie udało się, bliska była Legia tego, żeby prowadzić w tym meczu. To pierwsza poważna sytuacja bramkowa, stworzona przez legionistów, zabrakło trochę skuteczności. Oczywiście ta akcja indywidualna Guillerme trochę tam uśmiechnęło się szczęście do Brazylijczyka, natomiast zdołał przekazać ją Kucharczykowi. Ten oddał strzał. Bramkarz wpisał się bez zarzutu, bo do bitki niestety już się doszło. No, Szomko uratował przed tym, żeby piłka nie wpadła do bramki, ale myślę, że będzie rzut wolny, że Legia wreszcie poczuła, że można, że to nie jest tak, że trzeba tylko ograniczać się. Pierwszy taki poważny atak. Ja myślę, że to też troszeczkę wpłynie na zespół Astany, że to też był taki impuls, który mógł porazić, który też przypomni drużynie w żółtych koszulkach o tym, że za ich plecami też przeciwnicy są w stanie coś poważnego stworzyć. Druga próba, jeśli chodzi o dośrodkowanie tym razem ze stałego fragmentu, jakim jest rzut wolny Mączyńskiego. Może tym razem będzie lepiej w pole karne. Po raz drugi Legia mogła tutaj zdobyć bramkę w tym spotkaniu. Dobre dośrodkowanie. Dobry strzał Kucharczyka. Mimo wszystko też pokazywany teraz Jędrzejczyk. Zastanawiam się, czy... Właśnie zaraz zobaczymy w tej powtórce. Tutaj na razie mamy powtórkę Paulu, gdzie fabulowany był nogi. Mamy rzut rozda, nie mamy powtórki z tego dośrodkowania Mączyńskiego w pole karne, które już było takie, jakie chcieliśmy widzieć po raz kolejny, po raz trzeci dośrodkować, po raz drugi rzut rozdego Mączyński, inaczej rozegrane to wszystko, ale nie tak chyba jak sobie życzyli. Teraz trzeba uważać, teraz trzeba wracać, bo w sumie atak na szczęście dla Legii mało skuteczny, a zgubił się tutaj z piłką Murtazajew, który za daleko ją sobie wypuścił. A jeszcze raz widzimy dośrodkowanie. Nie, no to Kucharczyk. Nie myliliśmy się. Też trzeba powiedzieć, że strzał oddał bardzo prawidłowo, no. Nieszczęście dla Michała Kucharczyka, że bramkarz akurat dobrze ustawiony i zdołał sparować strzał. Ale myślę, że te dwie sytuacje, które Legia stworzyła, też budują zespół psychiczny, prawda? Okej, gramy, spróbujemy, może bez zbytniego ryzyka, ale można tutaj się dobrać, że tak powiem, do mistrza Kazachstanu. Kamalainen, nie ma faulu, wywalczył piłkę Murtazajew, on rozpoczął akcję do środka, tam jest Kleinheisler. Wykorzystanie prawego obrońcy Szitowa. Pół godziny gry za nami. Dwie sytuacje Legii. I to myślę, że zdecydowanie bardziej klarowne. Tu troszkę nerwowa reakcja Dąbrowskiego. Wydaje mi się, że należało tą piłkę przyjąć, uspokoić grę. Będzie żółta brak karta. Komunikacji między środkowymi obrońcami. Dla Muzikowa. Niebezpieczne zagranie. Dobrze wychwycone przez węgierskiego arbitra Tomasza Bognara. Muzikow, strzelec jedynej bramki w przegranym ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata Kazachstanu z Danią. 1-3. Pazdan. Mulę.
niedokładnie. Majewski. Jędrzejczyk. A tutaj było takie przyjęcie ręką, nie zauważył tego główny arbiter przez Muzikowa. Łogwinienko. Sitop. Wraca, pokazuje się tam Tumacki. Teraz przez linię środkową. Majewski. Anicic. Anicic. Do Kabanangi, ten pole karny Kabananga. Rozmuchała pas Dana, ale to jeszcze nie koniec. Kleinheisler na prawą stronę. Będzie dośrodkowanie przez Sitowa. Sitow, pole karne. Kabananga. Chyba nie w tą stronę, ale to dobrze, jeśli chodzi o... No tutaj w tym momencie akurat środkowych obrońców musimy pochwalić za grę w powietrzu. Tutaj te dośrodkowania, które kierowane są, czy na tym najwyższym pułapie, czy trochę niższym, za każdym razem padają łupem czy Pazdana, czy Dąbrowskiego, więc pod tym względem tu na razie legioniści spisują się bez zarzutów. Majewski jest tym, który w drugiej linii ma prowadzić tę grę wraz z Steinheislerem, ale... I on robi to w miarę sprawnie. Tak, ale są momenty, kiedy oni grają na przykład kompletnie z pominięciem drugiej linii, jednym długim podaniem, czy to do Kabanangi, czy to po zmianie Despotowicza do Murgazajewa. Poszukają prostych środków. Czy do Tumasiego. Do tego, żeby przedostać się pod pole karne legionistów. To walczył tutaj o piłkę Muzikow, ale... Odpowiednio zareagował Artur Jędrzejczyk, Murtazajew, Kabananga, noc obok niego, podwojone krycie z Jędrzejczykiem. No trudno będzie wygrać tutaj pojedynek, Bark Nodziemu, wzrosłym reprezentantem Republiki Kongo, Demokratycznej Kongo. Warunki znakomite, trzeba przyznać. Jak urodzony środkowy napastnik. No zobaczmy, cały fragment gospodarzy, pole karne. Wywalczył piłkę Sitow. Jest Tumasi. Obok Chlouszek. Wspiera Guilherme. Sitow. I teraz walka w polu karnym. Oddalenie przez Pazdana. Powalczył się tutaj Chlouszek. Zresztą wydaje mi się słuszne tendencje Krzysztofa Mączyńskiego. Przy interwencji został popchnięty, więc można było to spokojnie odwiedzać. Przytomne zachowanie teraz Chlouszka po walce do końca z oglądanym Tumacim. Tumacim odbił ostatnią piłkę, reprezentant Gany do lat 20. Dwa razy zagrał w tej kategorii wiekowej z jedną bramką na koncie. Dziś ma już 23 lata. No i dobrą serię, o której mówiliśmy, czy którą przypominaliśmy przed rozpoczęciem tego meczu, jeśli chodzi o ligę, czy też o eliminację ligi mistrzów. A tymczasem Szomko do Kabanangi, często pokazuje się Murtazajew, przed pole karne, ponownie Murtazajew, nie doszedł Szomko, Kabananga, no troszkę było to niepotrzebne, takie krótkie wybicie, teraz Kabananga i mamy bramkę, zupełnie z niczego. No, trzeba to przyznać, że tak naprawdę gol po indywidualnych błędach. Nie była to jakaś składna akcja, raczej nieudolność przy oddaleniu niebezpieczeństwa od własnego pola karnego. Piłka ponownie wróciła do Kabanangi, który tym razem zdołał się odwrócić i strzelić. Tam było mało zdecydowanie, prześledźmy to. Co tutaj, by tutaj trzeba było wyekspediować piłkę momentalnie, natomiast ona trafia znowu na głowę Kleinheislera chyba i takim strzałem instynktownym, sytuacyjnym. Kaban jeszcze do tego doszło do rykoszetu, piłka odbita od nogi Michała Pazdana, myli Arkadiusza Malarza. W sytuacji, kiedy wyglądało, że wszystko jest pod kontrolą, że nic wielkiego nie może się wydarzyć, no niestety Legia traci gola i scenariusz tego meczu zaczyna się trochę komplikować. Radość uzasadniona Kabanangi. 1-0 dla Astany. To troszkę jest tak, że te niewykorzystane sytuacje się myślą. Miała dwie Legia dużo klarowniczek, lepsze niż ta jedna stworzona przez zespół Astany. W sumie teraz też to nie było jakieś, nie wydawało się, że to jest jakieś wielkie zagrożenie, a tymczasem
Astana prowadzi 1-0. Troszkę wywoła Legię do tablicy, bo w dalszym ciągu tego meczu Legia będzie musiała ofensywnie coś więcej pokazać. Ja nie sądzę, żeby wynik 1-0 satysfakcjonował legionistów, chociaż i tak złym wynikiem nie będzie. Natomiast tutaj pewnie o remis, o ten bramkowy remis Legia będzie chciała powalczyć, więc trzeba będzie troszkę się przegrupować. Hamalainen na wolne pole. Ruszył tutaj Kucharczyk, popatrzył gdzie partnerzy, tam Guillermo zbiegł pole karne, no gdyby dołożył nogę. Dobry pomysł Michała Kucharczyka, tutaj zabrakło przecięcia tego dośrodkowania. Dobrze, żeby Legia w miarę szybko odpowiedziała na tę straconą bramkę, bo gdzieś jest ta pogrążona sportowa ambicja legionistów. Mulę, Jędrzejczyk, zobaczmy, prawa strona, Kucharczyk, Znodzin. Dobrze, Kucharczyk blokowany, ale też zdołał wywalczyć ponownie piłkę dla Legii, bo wznawiać będzie mistrz Polski od rzutu z autu. Nie było spalonego. To widać, że Michał Kucharczyk czeka na biegającego jedyny Guillermo, który biega w pole karne, ale prawidłowa reakcja. Biegł na ten bliższy słupek. Tym razem Mulę z prawej strony, Guillermo w pojedynku powietrznym i Tumasi, oczywiście aplauz, żaba, Tumasi, patrzy gdzie partnerzy, wracają legioniści, Tumasi, zaatakowany, dobry powrót Jędrzejczyka i już teraz można spokojnie rozegrać. No, musi Legia poszukać swojej kolejnej szansy na strzelnie bramki w tym meczu. Rywal też popełnia błędy, Hamalainen. Zwolnił teraz akcję. Jest Chlouszek. Hamalainen. Świetnie współpracował. Asystował przy tych bramkach. W zasadzie przy dwóch, dopiero trzecią sytuację Szymański wykorzystał, które miał właśnie Szymański po tych podaniach Hamalainena, ale widać, roli, czytał, pracował. W tej roli wydaje mi się, że Kasper Hamalainen spisuje się najlepiej. Jest to bardziej piłkarz taki, który pracuje na kolegów niż egzekutor. Czego dał dowód? Chociażby też w ostatnim meczu ligowym, kiedy doskonale obsłużył Michała Kucharczyka. Spotkanie z Koroną. Jędrzejczyk, jest faul. Uważny Węgier. Zaraz zobaczymy to w powtórce. Skrupulatnie bardzo tak, wydaje mi się podszedł tutaj do tego sędzia. I spokojnie Chlouszek daje opuścić piłkę boisko. Zacznie Malarz. Też odważnie. Arkadiusz Malarz. W koszulce z krótkim rękawem. Na sztucznej murawie. Wiadomo, że bramkarz musi tutaj często interweniować w parterze, tak to określmy. Pewnie liczne tatuaże go chronią. No może tak jest rzeczywiście. No, pytanie tylko, czy uda się utrzymać piłkę w boisku. Niestety nie. 40 minuta. Od 4 minut legioniści po bramce Cavanaghi przegrywają 0-1. Mieli dwie dobre sytuacje, nawet trzy powiedziałbym w tym spotkaniu. Żadnej nie udało się wykorzystać. A rywal praktycznie w takiej sytuacji z niczego zdołał zaskoczyć legionistów, obronę i bramkarza Arkadiusza Malarza. Chociaż na pewno nie ma w tej trasie bramki jego winy. Ale można było tego uniknąć. Wydaje mi się, że to prezent w kierunku Astany. Odrobina niefrasobliwości, nieszczęście gotowe, chociaż to też nie jest koniec świata. To wszystko jest do odrobienia. Kleinheisler zaczął, oddał do Sitowa. Sitow, Anicic, Mokin. Mówiłem o jego doświadczeniu, no ale jak ma się 36 lat, to troszkę się już meczu w swojej karierze rozegrało. Chociaż to taki bramkarz, powiedziałbym, poprzedniej epoki, bo dziś ci wszyscy bramkarze, albo większość z nich, to są gracze powyżej 1,90 m. I jeszcze walczy tutaj Astana. Musi tutaj utrzymać się Legia przy piłce, ale nie takim wybiciem. Trochę bez sensu. Tutaj niecelnie Jędrzejczyk i teraz musimy pracować. Już Tumasi. Rozrzucenie na prawą stronę, ale coś te dzisiaj podania Tumasiemu. A wydaje mi się, że dużo bardziej niebezpieczny jest na skrzydle, kiedy prosty rozkaz, proste zadanie jest do wykonania. Tutaj przy rozgrywaniu wypuścić i tak jest. To
ile... powiedzmy, praca wzdłuż linii bocznej. Tyle na szybkość sił, ile natura rodzice dali, jeśli chodzi o tę cechę, żeby ją wykorzystać. Jędrzejczyk. Nodź. Guillerme. Wysoko ustawiony chlouszek, do niego podanie, pokazuje się Mączyński. Jest wybór, to jest ważne. Mulę do Jędrzejczyka, tam ruszył Kucharczyk, jednak nie zdecydował się na dogranie do środka Jędrzejczyk. A to jest ta faza przygotowania ataku, natomiast tutaj co jest niezbędne? Będzie niezbędny ruch albo Kamalajnena, albo Kucharczyka, ten za linię obrony. Tutaj grając cały czas po wodzie. Guillerme, nie było tam faulu. Ciężko będzie Legii wypracować sobie sytuację dogodną do strony. No i mamy teraz przykład na umiejętności Tumaciego. Ale nie było specjalnie do kogo grać, zwolnił. Tutaj piłkarz Antony też chyba tak. Świadomi tego, że zadanie na pierwszą połowę zostało wykonane. Taki moment gry na wyczekanie na gwizdek sędziego i zejście do szatni. No ważna będzie ta przerwa w sensie takiego, powiedziałbym, ale czekam tutaj, bo tutaj jak widzieliśmy zdecydował się na strzał Szomko, takiego wytknięcia, co należy poprawić i chyba przede wszystkim dania takiego czytelniejszego znaku do tego, żeby zaatakować częściej, poszukać tej swojej szansy w tej drugiej połowie, bo oczywiście wyjechać z takim wynikiem na rewanż to nie jest to co najgorsze, natomiast warto i lepiej by było poszukać tutaj remisu bramkowego. Strzelić gola, przede wszystkim. O tym mówię. Na wyjeździe. Guillerme. Jeszcze końcowe sekundy tej pierwszej połowy. Po niej w przerwie TeleExpress, TVP Sport, studio z naszymi ekspertami Janem Tomaszewskim, Andrzejem Strejlałem, prowadzone przez Jacka Kurowskiego. Chyba tak już chcą dotrwać do tego gwizdka, który zakończy pierwszą połowę gracze mistrza Kazachstanu. Nie spieszy się Murtazajew, żeby rozpocząć tę akcję. Specjalnie dużo przerw nie mieliśmy. Może z minutę tutaj doliczyć węgierski arbiter. Ale poczekajmy. Na razie jedna minuta tego podstawowego czasu pierwszej połowy pozostała. Były okazje niewykorzystane. Czego życzyć na drugą połowę? Wykorzystania, ale przede wszystkim też stworzenia i wykorzystania, tak bym to określił. Poszukania bramki w tym spotkaniu wyjazdowym. Na pewno jest to rywal, którego można zmusić do błędu, wykorzystać ten błąd. Ma Legia tutaj swoje atuty. Może Sadiku zobaczymy w tej drugiej części. Na razie Murtazajew przed pole karne. I jest tutaj okazja. Spróbowali, no i proszę Państwa, spróbowali to niezwykle skutecznie, bo Majewski jest tym, który strzela drugą bramkę. Zachował się bardzo dobrze. Wytrzymał presję z piłką przy nodze. Poradził sobie z atakującym go zawodnikiem Legii Warszawa. Zwiódł go z wodem. Oddał strzał. Na tyle dokładny, że piłka wylądowała w siatce. Jeszcze raz widzimy. Brakuje ataku. Brakuje ataku generalnie. Lewno, jak jest spóźniony powrót Kamalajnena i niezdecydowanie Mulę, że pozwolili po zwodzie oddać strzał, tak? Tak, rzeczywiście później reakcja jeszcze taka desperacka. Przymierzaliśmy do Grodzkiego, ale do przerwy, do uwag w przerwie, do tego, żeby poszukać bramki kontaktowej i dającej remis, a tymczasem mamy 0-2 po pierwszej połowie. I to z dwóch takich, powiedziałbym, nie tyle czytelnych, ale z takich błędów popełnionych przez Legionistę. Nie wiem, czy tutaj klimat, czy sprawa godziny trochę nie wpływa na tą uwagę Legionistów. Nie ma tutaj takiego mówiliśmy o tej dużej determinacji, zaangażowania. Mało ataku na zawodnika, który aktualnie był przy piłce. No i stąd pewnie nieszczęście. No, najgorsze, co się może zawsze zdarzyć zespołowi, to jest tak bramka do szatni, bo ona niejako podcina skrzydła i potem trzeba się od nowa zbierać, jeśli chodzi o te drugie 45 minut. Mówiliśmy o tych powrotach, o kryciu, o tym, żeby wracać. Tutaj tego zabrakło w dwóch takich momentach, albo zabrakło zdecydowania. Teraz taki błąd, który mogą jeszcze wykorzystać. Gramy dalej, pokazuje węgierski arbiter Tumasi. Malacz, Dąbrowski dość nerwowo i jeszcze nieskutecznie, bo nie wybił tej piłki poza linię końcową. Czeka Tumasi. Kończy Tomasz Bogdar. Zapraszam na TeleExpress i do TVP Sport, do studia, w którym będzie analiza tej pierwszej połowy. Programu był
Polonia.pl. W środku opowiadanie, mnóstwo zabawy i konkurs z nagrodami. Pytacie, co jest najważniejsze w kawie? Dla mnie musi być mocna jak stół zrobiony przez dziadka. I ma grzać jak prawdziwe ognisko. Musi pachnieć kawą, tak jak choinka na święta ma pachnieć lasem, a nie plastikiem. I musi być cała naturalna, jak moja halinka. I taka właśnie jest. Kawa Ford. Mocna, prawdziwa i w 100% z ziarem kawy. Ford. Esencja prawdziwej kawy. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamolu Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz. Męski lek. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde nadmiarowości wystosowane zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pogoda pokrzyżowała wam wakacyjne plany? Weź pożyczkę na prowident.pl lub zadzwoń pod 600-200-200 i wyrusz z rodziną na poszukiwanie słońca. Prowident. Wierzymy w twój plan. Laboratorium Detramax. Tu powstała nowa formuła. Detramax Plus to 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Skuteczność Detramax w atrakcyjnej cenie. Extreme 3 od Wilkinson Source. 3 elastyczne ostrza, które idealnie dopasowują się do każdego kształtu. Dla optymalnego komfortu. Nawet gdy zaskoczy cię coś niespodziewanego. Wilkinson Source Extreme 3. Lubisz mieć ulubione kosmetyki zawsze przy sobie? Wybieraj i testuj Sephora kultowe mini produkty już od 9 zł. Małe i kuszące, nowości i bestsellery, podróży czy na co dzień. Wypróbuj, które z nich musisz mieć w swojej kosmetyczce. Teraz przy zakupie produktów Beauty to Go kosmetyczka w prezencie. Sephora. Coraz częściej mam zmęczone oczy i wrażenie, że widzę trochę gorzej. A wzrok mojej pracy jest ważny. Dlatego wybrałam suplement diety SuperOptik. A SuperOptik zawiera najlepiej na świecie przebadaną naturalną luteinę Flora Glo i 15 innych składników, w tym kwasy DHA, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego widzenia. A takie mi się przydaje. Marek, widzę cię. SuperOptik, bo liczy się jakość. Ból jest naszym ekspertem, dlatego mam Pyralginę. Daje mi pewność, jak moja kamizelka. Działa szybko i zdecydowanie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dzisiaj wszystko zjada wzięta, pewnikiem to u mnie gada ciebie wzięta. A ja rozwiązanie tej zagadki znam, cuda na dostanie, wolę chciałam sam. Takim konkurentem to zaloty na nie. Dziadku, twój szyld świeci. Tata go zmienił, to już jego zakład, ale nazwa została. I mój pierwszy aparat. Zostało tu coś więcej. Twoje dobre imię, tato. Moje też jest dobre imię. Dobre imię zdobywa się pracując z myślą o innych. Tak było zawsze i tak jest dziś w Nestbanku. Nestbank tworzy kredyty dla rodzinnych firm. Przy kredycie w Nestbanku wiarygodność firmy, jak dobre imię, przechodzi z ojca na syna. Nestbank. Chyba nie muszę tłumaczyć, jak ważny jest magnez dla osób w Państwa wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio, który, nawiasem mówiąc, sam stosuję. Neomag Cardio wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi oraz wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag Cardio to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Dookoła nas technologia rozwija się z zawrotną prędkością, ale my nie staramy się za nią nadążyć. To my ją kreujemy. Klej Wawa. Elastyczny i natychmiast gotowy. Na płytę GK, OSB oraz farbę olejną. Bez gruntowania. Wawa. Profesjonalna chemia budowlana. Mamo, a dlaczego wujcie babcio przy babci Maryce robi się taki jakby mniejszy? Bo siedzi u babci w kieszeni. A ty? No ja postanowiłam sobie tego oszczędzić. No właśnie. Kto oszczędza, tego stać na niezależność. 2% wspiera oszczędzających.
Załóż konto oszczędnościowe. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Czy wiecie, że na stacjach Lotos paliwa są najwyższej jakości? No tak, każdy tak mówi. Zacznijmy więc od początku. Czy można mieć najwyższej jakości paliwa bez sztabu specjalistów, bez najostrzejszych testów w niezależnych laboratoriach i bez najnowocześniejszej rafinerii w Europie? No właśnie. Gdyby tak było, równie dobrze ten pan mógłby stanąć naprzeciw Kuby i powiedzieć, że to on jest naj. Nie bierze się znikąd. Lotos. 400 tysięcy uwięzionych żołnierzy. Nadzieja jest bronią. Dunkierka w kinach od 21 lipca. Nie jest dobrze. Legia Warszawa przegrywa po pierwszej połowie 0-2 z Astaną w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Dlaczego waszym zdaniem, panowie, tak to wygląda, że Legia to spotkanie na razie przegrywa? Wydaje mi się, że to jest ta murawa. Myśmy mieli dwie sytuacje takie same, jak oni, kiedy strzelili tę pierwszą bramkę, ale tam ta szybsza piłka. To jest takie sytuacyjne uderzenie. Okej, ale się piłkarze Legii na pewno taką murawą tłumaczyć nie będą. Zawodzi coś innego, mam wrażenie. Jednak płynność akcji, straty, no i brak takiego wsparcia ze strony środkowej linii. Nie zgadza się, ale panie redaktorze, to Janek, jednak ma ta murawa. Moment biegu, moment hamowania, moment zmiany kierunku jest bardzo istotny. Stąd to, co pan powiedział przed sekundą. Nie ma płynności gry i Legia jej nie posiada, a mimo wszystko miała dwie idealne sytuacje do zdobycia prowadzenia. To jest jedna z nich. Tak. Natomiast Michała Kucharczyka. Kucharz szybszą nogę miał, byłoby 1-0. Tak, to są te dwie sytuacje znakomite. I tutaj już nie zdążył, za wolno startował Hamalainen, zdążyli tą bramkę zabezpieczyć w tym momencie. Natomiast tutaj fatalne, to są fatalne dwa błędy. To, że jest rykoszet Pazdana po niecelnym zagraniu. Tu mamy jeszcze Rolska, sytuację Michała Kucharczyka, główka. Fenomenalna obrona bramkarza. To jest panowie, 120 sekund były te dwie sytuacje Legii Warszawa, a potem, to jest 36 minuta. I jednak, co by nie mówić, panowie, no ale obrońcy tutaj na stojąco próbowali tę sytuację zablokować. Tak, że Chlousek powinien na normalnej murawie wybić piłkę, no. A tutaj na tej murawie inna podskoczyła. Ona przypadkowo trochę i proszę dopadana. Zauważyć drugą bramkę. Arek nie popełnił żadnego błędu, tylko że on na trawie by pojechał trochę po trawie i złapał, to znaczy wybiłby tę piłkę. A tutaj położył się, bo na tej niestety nawierzchni tylko można się położyć. A tu się nie wolno, bo to jest atak zawodnika. Tu właśnie potrzebny byłby ten krytykowany przez nas ślizg, gdzie jest go bardzo trudno wykonać, bo jest to bardzo bolesne. Druga bramka. No nie mogą zawodnicy nie startować na kierunek zawodnika posiadającego piłkę. Jeszcze miała Legia sytuację. Tutaj sytuację już bramkową widzimy. Ostatni moment. Zła informacja jest taka dla Legii, dla kibiców, dla nas również, że innej murawy przez drugą połowę nie będzie. Trzeba coś zmienić i pewnie to jest zadanie dla Jacka Magiery i jego piłkarzy. Proszę państwa, przed nami druga połowa tego spotkania. Widzę duży wybór leków na budowę swojej aptece. Oczywiście potrzebuję leków o bogatym składzie, jak trzyskładnikowa etopiryna. Takich, które leczą ból, ale też jego źródło. Czyli etopiryna. Leków sprawdzonych. Czyli blisko 6 milionów Polaków? Dokładnie. Jak etopiryna. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojej życiu lub zdrowiu. A na bolesne miesiączkowanie wypróbuj Despe. Bardzo dobrej chwili. Mój tata wie wszystko o zwierzętach, nawet o takich krokowanych. I wszystko umie zrobić, nawet samolot co lata. Albo mnie ratuje. Tato, jesteś super. Bycie super tatą zobowiązuje. Tak, bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze. Tak było zawsze i tak jest dziś w Nestbanku. Nestbank oferuje kredyt na bezpieczny fotelik. Skorzystaj z promocji i oddaj tyle, ile pożyczasz. Nestbank. Zapytaliśmy Polaków, jak dbają o serce. Od jakiegoś czasu staramy się z mężem zdrowiej żyć. No bo z jego sercem nie jest najlepiej. A on myśli, że jak raz dziennie wyjdzie ze śmieciami, to już uprawia sport i że to wystarczy. Był u lekarza, teraz zaczęłam kupować mu Polokard i bierze go codziennie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Coraz częściej mam zmęczone oczy i wrażenie, że widzę trochę gorzej.
a wzrok w mojej pracy jest ważny. Dlatego wybrałam suplement diety SuperOptik. A SuperOptik zawiera najlepiej na świecie przebadaną naturalną luteinę Flora Glo i 15 innych składników, w tym kwasy DHA, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego widzenia. A takie mi się przydaje. Marek, widzę cię. SuperOptik, bo liczy się jakość. Do ślubu zostały 3 tygodnie. I co, wszystko gotowe? No, czy są? Wszystko umówione. Piękna. Zostaje makijaż. Wiesz, jakie mam rzęsy. Ty ciągle coś testujesz. Pomożesz? 3 tygodnie. Biotobal rzęsy XXL. To specjalne serum, dzięki któremu rzęsy stają się długie, gęste i ciemne. Rzęsy XXL po 3 tygodniach. Rzęsy z efektem wow. Biotobal. W skarpecie, w lecie, przy niedzieli, na basenie i w kąpieli. Czy grzybice kryjesz, że się w skarpetach myjesz? Moja rada? Pirolam żel. Pirolam żel? Ale to recepty wymaga. Nie wymaga. Pirolam grzyby i bakterie zabija. Stan zapalny łagodzi. Potliwości nie nasila. Pirolam w żelu szybko się wchłania. Suchą stopę mieć będziesz chwilę od podania. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pirolam żel. Leczy grzybice bez recepty. Ale to pięknie. No, no, pięknie. Co ci jest? No bo ja już nie mogę tych pyłków, cały czerwony jestem. Drażni mnie wszystko, piecie, swędzi. Ach, ta alergia, fu. No weź, masz tu czerwony sterazolin. Zmniejsza przekrwienie, łagodzi świąt, pieczenie i uzawienie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Głupcasku, na czerwone oko, czerwony starazolin. No. To ja, dziewczyna bez pryszczy. Myślałam, że się w ogóle nie pozbędę. Tu wybuchały, tam. Obrzydliwe po prostu. Prawie 30% osób w wieku 18-34 lata ma trądzik. Na szczęście mam Medic Skin Plus. Wiecie co? To naprawdę działa. Medic Skin Plus to pierwszy żel zawierający innowacyjne połączenie substancji, dzięki którym kompleksowo rozwiązuje problem trądziku. Moja skóra wreszcie wygląda ładnie i zdrowo. Widzicie to? Widzicie to wszystko? Medic Skin Plus. To naprawdę działa. Odkąd odkryłam Fonix Higiena uszu, zmieniłam moje przyzwyczajenia. Ucho jest delikatne. I odpowiednie stosowanie patyczków może je uszkodzić. Lekarz do codziennej pielęgnacji uszu polecił mi Fonix. Preparat, który jako jedyny został przybadany klinicznie. Zawiera on Oliwaksol, opatentowany składnik, który skutecznie rozpuszcza i usuwa woskowinę. Na dodatek Fonix Higiena uszu jest bezpieczny i może być używany powyżej 3 miesiąca życia. Teraz już wiem. Do codziennej pielęgnacji Fonix Higiena uszu. Ból jest naszym ekspertem. Dlatego mam Pyralginę. Daje mi pewność, jak moja kamizelka. Działa szybko i zdecydowanie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bez każdej leki niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nowy numer magazynu TVP ABC, a z nim zestaw wesołe grillowanie. W środku opowiadanie, mnóstwo zabawy i konkurs z nagrodami. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawy po męsku. Jedna kapsułka Prostamolu Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz. Męski lek. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Sponsorem programu są Militaria.pl. Zapraszamy Państwa na drugą połowę pierwszego meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Astaną i Legią Warszawa. Po pierwszej niestety Legia przegrywa 0-2. Wydawało się, że taką skromną karą, czyli 0-1 zakończy się ta pierwsza połowa. Legioniści no, troszkę zdekoncentrowani, czekający na końcowy gwizdek, nie upilnowali Majewskiego i Majewski strzelił na 2-0.
Legia potrzebuje bramki jak tlenu do tego, żeby myśleć realnie o tym, żeby tę Astanę wyeliminować podczas spotkania rewanżowego. Przypomnę, że żeby tak się stało, no to musi się wznieść na wyżyny jak Benfica, która osiągnęła remis 2-2, jak Galatasaray, który na tym boisku w Lidze Mistrzów zremisował 2-2, ale po tym przegranym meczu z Villarrealem, no to kolejno. Najpierw był pojedynek z Mariborem, wygrany przez Astanę 3-1. Potem pokonali HJK Helsinki 4-3. Potem Apoel 1-0. Z Benficą mówiłem 2-2. Z Atletico Madryt 0-0. Z Galatasarayem 2-2. Z Algirisem 2-1. Z Celticiem 1-1. Pokonali Batę Borisow, wyżej notowane w rankingu niż Legia. Zremisowali z Olympiakosem i wygrali z Apoelem 2-1. Z Young Boys było 0-0 i ze Spartaksem 1-1. Zaczynamy drugą połowę. Myślę, że zgodzisz się, Marcin. Tutaj trzeba poszukać przede wszystkim bramki dającej szansę w spotkaniu rewanżowym. No, pierwszy krok to odważniejsza gra w ofensywie. Ta sytuacja i ten wynik przede wszystkim zmusza piłkarzy Jacka Magiera do tego, żeby odważniej zaatakować. I to, co powiedziałeś, ten pierwszy gol, to będzie podanie tlenu do organizmu, który w pierwszej połowie nie wyglądał najlepiej. Wydaje mi się, że więcej ochoty, takiego zaangażowania, nastawienia na strzelenie bramki wykazywali piłkarze Astany. A wreszcie teraz troszkę szybsze rozgrywanie przez Legię. Przypomnijmy tych z Państwa, którzy być może dopiero teraz zaczynają oglądać naszą transmisję, że w bramce mamy malarza z numerem pierwszym, Jędrzejczyk, którego wzięliśmy przed momentem przy piłce z 55, Dąborowski z piątką, Pazdan z dwójką, Chlouszek z 14, druga linia od prawej strony to jest Noc 21, Mulę 75, Mączyński 31 i Giermę numer 6. Przed nimi Hamalainen, a jeszcze najbardziej wyczynięty Michał Kucharczyk. Popatrzmy na akcję Legii, za chwilę przedstawię skład. Mulę blokowany, ach, niewiele brakowało, tą lewą nogą mógł strzelić bramkę, która dałaby kontakt Legii w tym spotkaniu. Ale ładne rozegranie w polu karnym między dwoma legionistami. Nie miał łatwej piłki do przyjęcia. Mulę, widzimy, że tutaj mimo wszystko zdołał opanować i oszukał mimo wszystko jednego z defensorów Astany. Zdołał oddać strzał, ale niestety lekko nad poprzeczką. Astana w bramce, Mokin z numerem 35, Szikow od prawej strony 4, Łogwinienko 27, Anicic numer 5 i Szomko 77, kapitan drużyny. Później mamy Tumasiego z numerem 23, dalej Klein-Heinzlera z numerem 6, Majewskiego, który strzelił bramkę z numerem 18 i Muzikowa z 7. W pierwszej połowie w ataku obok Kabanangi z numerem 30 występował Despotowicz. Uraz spowodował, że w jego miejsce Murtazajew pojawił się na boisku z numerem 45. A spotkanie prowadzi Tomasz Bognar, Węgier, który w tej pierwszej połowie ukarał żółtą kartką Muzikowa. Legioniści, jednolite białe stroje, wyraźnym postanowieniem rehabilitacji za tę pierwszą nieudaną, może nie pierwszą połowę. Jest takie momenty dekoncentracji, błędów, szczególnie indywidualne. Tutaj tak samo gra środkowych obrońców. Chwaliłem za te pojedynki powietrzne, natomiast tutaj w polu karnym, na ziemi, wyglądało to naprawdę nieciekawie i głównie po błędach środkowych obrońców padały bramki. Zobaczmy Guilherme. Ładne rozegranie, Guilherme, pole karne, tam noc, Guilherme, ależ teraz była okazja, Mokin broni. Ale obiecujący początek Legionistów, rzeczywiście ruszyli do przodu, przesunęli grę bliżej pola karnego. Piłkarze Astany, tym razem Guilherme próbował technicznie rozwiązać, natomiast dużo więcej gry z pierwszej piłki, szybciej wychodzi to wygląda. Noc na pozycję, tam mógł też wybrać inny wariant po tym rozegraniu z nociem. Guilherme zdecydował się chyba słusznie na strzał, ale czujny, uważny Mokin zdołał wybić, a teraz wyłapać ten piłkę. Ale to jest też ten moment, żeby trochę przytrzymać Astanę na własnej połowie. Przetestować ten zespół, czy naciskając ich, czy są w stanie wytrzymać napór, czy nie zaczną trochę panikować, trochę popełniać błędów, bo wydaje mi się, to jest najkrótsza droga do tego, żeby uratować troszeczkę sytuację w tym meczu. Pazdan z malarzem. Murtazajew tam naciskał. Jędrzejczyk obok Murtazajew, malarz nie miał tutaj szans przy tych obu strzałach na to, żeby interweniować. W tym pierwszym był zasłonięty i tam był jeszcze rykoszet, tak. A drugi tak precyzyjnie mierzony obok słupka, że nie wiem, jaki zasięg rąk musiał mieć Arek, żeby tę piłkę zdołać sparować czy złapać. A teraz znowu błąd, Kabananga, pole karne. No z poświęceniem, jak widzieliśmy, blokował to Dąbrowski, ale dopuścili legioniści znowu do sytuacji, powiedziałbym,
która przy nas tutaj przyprawia mocniejsze bicie serca. No, mówiliśmy o tym, że oczekujemy od środkowych obrońców solidniejszej gry. No tutaj to zagranie pierwsze. Dąbrowskiego tego nie potwierdziło, natomiast w porę zrehabilitował się. Natomiast takie zagrania też troszkę Legie będą wytracały z równowagi. Jak już łapiesz ten taki ofensywny cuk, jesteś nastawiony na to, żeby kreować akcje w ofensywie, to nie mogą ci się przytrafiać takie błędy klopsy jak w defensywie. Jak przed momentem, który widzieliśmy, Majewski, ten, który dobił Legię w tej pierwszej połowie. Łogwinienko z Świtowem. Tumasi. A jeszcze próbował wymusić na arbitrze liniowym, że to nie on ostatnio dotykał piłki. Zacznie Chlouszek. 5 minut drugiej połowy poza nami. Zaczęła się obiecująco, ale tak jak mówiliśmy, tutaj w tym spotkaniu konieczna jest koncentracja do końcowego gwizdka. To potwierdziła się niestety jej brak na zakończenie pierwszej połowy. Legioniści już uwierzyli, że zepchnęli rywala do defensywy. Teraz niedobre widzicie Chlouszka. Tumasi będzie szukał tym podaniem któregoś z partnerów. Zaczną legioniści. No, zrehabilitował się w porę Chlouszka. Znowu Tumasi. Dobrze, że tam nikt nie zamykał tej akcji z lewej strony boiska. Tak, ale tak patrzę, to jest trzecie dośrodkowanie, takie troszkę na aferę, można powiedzieć. Tak, troszkę bez głowy, prawda? U Tumasiego i zastanawiam się, czy zawodnik, który zbliżając się do pola karnego, kiedy musi obsłużyć partnera, naprawdę nie powinien podnieść głowy. Tak jest, czy to jest przemyślane? No to będzie czwarte? Tak jest, nie, to już jest strzał. Brawo, Mala. W tym elemencie wygląda dużo lepiej, ale drugi strzał tak samo, kiedy do który odnajduje światło bramki, ale to jest to, o czym Legia będzie musiała się teraz zmierzyć. Z jednej strony mówimy o tym, że trzeba się odkryć, bo trzeba pójść trochę odważniej do przodu, ale z drugiej strony Tumasi, Kabananga to piłkarze, którzy lubią kontratak, więc trzeba być uważnym. No tak, podejmujesz ryzyko, albo się uda, albo nie. Na razie trzeba wybronić ten stały fragment, który ma Astana. Tumasi w pole karne. Dobrze tym razem Dąbrowski. Ale przejmują gracza Astany. Jędrzejczyk oddalił. Walczy Mulę. Majewski. I była okazja do tego, żeby oddać strzał. No tam widzieliśmy trochę kulejącego Majewskiego. Nie wiem, czy przy tym zeskoku też nie odczuł troszeczkę. Ale to dziwne, bo przecież oni są przyzwyczajeni do tego boiska. Mikiewicz zwracał uwagę, cytował ten wywiad z nim Marcin Żewłakow właśnie, że trzeba być niezwykle czujnym, uważnym przy lądowaniu po wyjściu w górę, bo może ucierpieć staw skokowy, bądź też jakiś może być nadciągnięcie włókien mięśniowych, co przydarzyło się tutaj Despotowiczowi. Słyszymy taki doping do Legii, tam są Polacy, którzy przyjechali i organizowali polską prezentację na Expo, które odbywa się w Kazachstanie. To jest Anicic. Tak, to akurat nie staw skokowy, a mały problem z barkiem, ale widać, że wszystko wraca do normy. Zadowoleni kibice Astany. Ich drużyna prowadzi 2-0. 54. minuta tego spotkania. Legia postraszyła na początku tej drugiej połowy, ale też dwa razy odpowiedź była po błędach, po braku lepszej organizacji w grze obronnej drużyny Astany. Mączyński, Chlouszek, pole karne. Szukał tym podaniem tutaj zamykającego tę akcję Nodzia po prawej stronie. Ale więcej musi być takich sytuacji, żeby zmusić wreszcie Mokina do kapitulacji. Dalekie widzicie bramkarza mistrzów Kazachstanu. Kabananga w indywidualnej akcji. Będzie rzut rożny. Natomiast to przyjęcie piłki mogło się podobać.
Bezpośrednio piłka zagrana od bramkarza, idealnie opanował piłkę. I to co mówiliśmy, jest tam piłkarzem silnym, który potrafi się uwolnić pod opieki obrońców. Tutaj Ślisk tylko uratował legionistów. I to Michała Pazdana, a to było tak, dwóch środkowych i jeszcze prawy obrońca przy Kabanandze. Myślał Jędrzej, przykład także o Dąbrowskim. No, trzeba powiedzieć, że Kabananga funduje dużo kłopotów i Dąbrowskiemu, i Pazdanowi. No i mamy 3-0. Tomasz. Nie, chyba nie ma bramki. Jest spalony Kabananga. Był tym, który strzelał. No i całe szczęście, bo to był już duży kłopot, jeśli chodzi o spotkanie rewanżowe, a przecież jeszcze sporo czasu do końca tego meczu. No to jest to ryzyko, z którym legioniści muszą się zmierzyć. Tutaj szukają bramki kontaktowej, natomiast bramka na 3-0 no na dobre skomplikuje. Skomplikowałaby sytuację na mecz rewanżowy. No to popatrzmy. Teraz możemy się przyjrzeć. No po tym zagraniu rzeczywiście Kabananga najbliżej bramkarza. Tak, to z Kolą był ewidentny. No ale też można zadać pytanie, jak możesz zostawić takiego gracza w polu bramkowym, nawet nie w polu karnym, bez opieki? Czy opieka była? Opieka była, natomiast tutaj też nie można mieć pretensji do zawodnika, że zostawił zawodnika na spalonym. Akurat tak sytuacja się ułożyła i całe szczęście, że sędziowie to wychycili. 56. minuta, Kabananga bliski przed momentem podwyższenia na 3-0, na szczęście na spalonym, ale to musi wzmóc czujność legionistów. To jest taki mecz na krawędzi, kiedy musisz podjąć ryzyko, ale jednocześnie musisz to ryzyko ograniczać, czyli wracać, być aktywnym, popracować w tym meczu. Tutaj się trzeba naszarpać, tutaj trzeba dużo dać z siebie w tym spotkaniu, żeby strzelić bramkę, która da nadzieję w rewanż. Przede wszystkim to będzie wymagało większego zaangażowania, większego biegania, większej determinacji. A widzieliśmy, że w pierwszej połowie tego meczu u legionistów w tym elemencie za różowo nie było. A znowu taka prosta strata. Muzikow rozpoczął Kabananga pole karne. A próba wymuszenia na tego rzutu karnego, bo tam nie było faulu, absolutnie nie zareagował węgierski arbiter. Mokin. Jest rzut wolny po faulu Mulę. No, teraz jak patrzę, to wejście Chląska było tak. Oczywiście tutaj zainteresowania piłką za bardzo nie było, bardziej wejście w linię. Zrobił to na tyle umiejętnie, że nie dał zbyt dużego pretekstu arbitrowi do tego, żeby to odgwizdać. Faulowany Mulę, rzut wolny dla Legii. Znowu asystent głównego trenera Stanimira Stoiłowa podrywa w zasadzie gracza stan do tego, żeby ofiarniej wracali na swoją połowę. A też widzimy, że Astana trochę się przegrupowała. W pierwszej połowie ciężej było dojść do środkowej linii legionistą. Teraz widzimy, że ta przestrzeń jest zupełnie wolna. Astana wróciła się. No, strefa komfortu. 2-0 grają u siebie. Teraz oni czekają na to, żeby wykorzystać błąd w obronie legionistów. Widzieliśmy Murtazajewa, który już nie jest takim wysuniętym drugim napastnikiem. Oni grają na jednego, na Kabanangę. Teraz okazja Legii Jędrzejczyk. Guilherme mógł to przepuścić, zablokowany strzał Nodzia, jeszcze Legia szuka swojej szansy, Hamalainen, Mulę, no i wyłuskali mu piłkę. Szkoda, bo była teraz sytuacja do tego, żeby złapać kontakt w tym meczu, a teraz trzeba wracać, ile się ma tylko sił. Tumasi z Pazdanem, Tumasi będzie, na szczęście jego taki styl podania, do którego nikt nie dochodzi, ale znowu postraszył legionistę. Odrobinę szybkości ten piłkarz ma. Widzieliśmy, że poradził sobie tym razem z Michałem Pazdanem. Natomiast tutaj przy tym końcowym zagraniu po raz kolejny lekkie problemy, chociaż to nie była ciężka sytuacja, żeby wyłożyć piłkę Kabanandze. Trzeba było zagrać piłkę przez tego piłkarza, dostosować tylko odrobinę siły, no i może bez kosła. Wtedy Kabananga miałby uproszczone zadanie do strzelenia gola. Więc taki mecz, w którym będziemy
drżeli o końcowy wynik w tym spotkaniu, bo jak widzimy, Legia zaangażuje się większą liczbą graczy w akcję ofensywną, no to daje pole do popisu, jeśli chodzi o kontratak rywalowy. Klousek. Moulin. Rozrzucenie na prawą. Jest Jędrzejczyk. Kucharczyk opuścił pole karne. Mączyński z pierwszej piłki chciał grać do Hamalainena. Więcej dokładności. Tutaj trzeba jednak trochę tak, bo troski teraz o piłkę wykazać. Strata, jedno podanie i robi się groźnie. Powrót Klouska. To są potem koszty. To są te koszty, te przebieżki. Po to, żeby wrócić we własne pole karne, to fizycznie z biegiem czasu będzie Legionistów bardzo kosztować. Pał Klouska na Kabanandze. No ale troszkę dał się tutaj nabrać arbiter, moim zdaniem. Bo Kabananga był tym atakującym. Wydaje mi się, że jak Kabananga dotknął piłki jako ostatni, a później już szukał tak naprawdę kontaktu z nogą Klouszka, a że sytuacja miała miejsce tuż przy bocznym arbitrze, to zostało to momentalnie wychwycone. No zobaczmy, kolejny stały fragment dla drużyny gospodarzy. Tumaki tradycyjnie w pole karne. Doszedł tam do piłki Rosły, bo mierzący 192 cm Anicić, ale nie zamienił tego strzału na bramę. W tym razem, tej stojącej piłki, to dośrodkowanie Tumasiego dobrej jakości. Dobrze uderzona piłka na dobrym pułapie. Niespełna 30 minut do końca. Szansy Legii na poszukanie bramki, która da kontakt, która da nadzieję na rewanż. Wilhelme, zobaczymy, bo kiedy zdecyduje się trener, i czy w ogóle zdecyduje się na zmiany trener Jacek Magiera, ma w odwodzie Czerwińskiego, Pasquato, Kopcińskiego, Michalaka, Brozia, Księżniaka i Sadiku. Wydaje mi się, że w tej sytuacji tutaj spojrzenie bardziej w stronę piłkarzy ofensywnych, Sadiku. Może Pasquato, chociaż on też od kilku dni dopiero trenuje z Legią Warszawa. Ale tutaj przede wszystkim zapotrzebowanie będzie na tych, którzy potrafią się odnaleźć w grze ofensywnej. A od rzutu z autu gospodarze. I chyba będziemy mieli zbadę. Jakbyś wywołał do tablicy Pasquato miejsce Nodzia. To dzisiaj Węgier mniej widoczny. Do tej pory przyzwyczajona do tego, że wkład w mecz jest dużo większy. Dzisiaj wygląda średnio, tak to uda. Wychowanek Juventusu troszkę powędrował po świecie i pograł w wielu klubach. Zobaczymy, co pokaże w pierwszym swoim występie w barwach mistrzów Polski. Też widząc, że to jest zagrożenie, bo jest Tumaski po tej lewej stronie i zmęczonego Nodzia chciał jakoś wesprzeć tę lewą stronę. Guillermo przeniósł się na prawą, tym zawodnikiem, który ma zapas sił. Zobaczmy, przymierzył tutaj się do strzału Jędrzejczyk. To był chyba Michał Kucharczyk. Kucharczyk, przepraszam. Więc ja bym chciał tutaj w takich sytuacjach Michała bardziej widzieć w okolicach 6-7 metra. To ten, który potrafi z dobrego dośrodkowania też zrobić użytek. Te elementy. Pozostawiłbym Pasquato, pozostawiłbym Thibaut Moulin. Tutaj wysunięty napastnik musi gdzieś być blisko bramkarza i czekać na to, że albo któryś obrońca popełni błąd, albo zostanie dobrze obsłużony. Mokin. Powalczą o piłkę tutaj. No i wywalczyli ją gracze Astani na połowie rywala. Węgier Kleinheisler. Wycofanie do stopera Łogwinienko. Ten do Anicicia. Szomko. Po obwodzie jest Muzikow. Troszkę zdenerwował się kapitan Astany Szomko na Gierbę. No, chyba tam jest jednokrotni reprezentant. Zapisany, zapamiętany. Zobaczymy, czy tam przy najbliższym starciu nie będzie starał się zrewanżować.
Domuzikowa. Kabananga już przy polu karnym. Łogwinienko. Sitow. Przeszkadza Hamalainen. Brakowało takiego zdecydowania sensów wejścia. Ale to jest ten moment daleko, w którym widać to, co powiedziałeś na początku transmisji, że jest to troszeczkę inny wymiar piłki nożnej, że przeciwnik zastany już jest, nie jest tą drużyną z Finlandii. Nic, tak, tutaj dokładnie. Widzimy, że mając tak naprawdę wynik po swojej stronie, potrafią utrzymać się na połowie przeciwnika przy piłce, potrafią sprawnie i płynnie zmienić z lewej na prawą stronę. Bo tak się powinno prowadzić grę w sytuacji, kiedy prowadzi się u siebie 2-0. Majewski znowu wyłuskał tę piłkę, którą już mieli legioniści, teraz udało się odebrać. I pierwsza z okazji do kontry, ale szybko wracają gracze Astany, niedokładnie do Kucharczyka. Było to dogranie i efekt widzimy. To były trzy dogodne sytuacje w pierwszej połowie i jedna na początku tej drugiej. Narada tutaj bojowa. Kogo jeszcze między Jackiem Magierą? Mi wydaje się, że Sadiku będzie tym piłkarzem, który pomoże, który może wręczy tych, którzy do tej pory próbują, ale im za bardzo nie wychodzi. Natomiast to będzie się wiązało z tym, że momentalnie trzeba będzie przynieść grę pod pole karne. No pytanie, co trzymam Michał Kucharczyk, który przecież gra dopiero trzecie spotkanie po dość długiej przerwie. To prawda. Co on Michale by nie powiedzieć, to serce do walki ma. Serce do walki i to, że biega przez pełne 90 minut, nawet jeśli tlenu brakuje, tego nie możemy mu odmówić nigdy. Znowu nie udało się utrzymać, ale tym razem gwizdek węgierskiego arbitra Tomasza Bognara oznajmia, że będzie rzut wolny dla legionistów. Mączyński. Jeszcze trochę czasu minie, kiedy znajdzie zrozumienie, zgranie takie pełne reprezentant Polski. Nowy gracz drużyny mistrzów Polski, Mulę, do boku, Jędrzejczyk w pole karne, niedokładnie, ale przejmują powinni legioniści, Jędrzejczyk niedokładnie do Mączyńskiego, a to od razu stwarza okazję do kontrataku Tabananga. Tumasi prawą stroną Tabananga, Lierner robi co może na wolnej pozycji, Tumasi, brawo Malasz! Ale jeszcze trzeba to skończyć. Wybijają legioniści niemal z linii bramkowej. Gorąco i przenośni dosłownie. To prawda. No i to jest ten element, o którym mówiliśmy, że wypuszczając się bardziej do przodu, ryzykujesz to, że nadziejesz się na kontratak. Chociaż tutaj też wydaje mi się, że lekka bura dla Artura Jędrzejczyka za tą no, stratę piłki. To powoduje właśnie, że pole do popisu ma... I brawo dla Michała Pazdana. Kabananga. Ja myślę, że w pierwszej kolejności no, Malarza, to brawo dla Malasza. To mówiłem. Natomiast tutaj sprawny powrót Michała Pazdana. Ale to też pokazuje umiejętności mistrza Kazachstanu, bo przejście do kontrataku, wykorzystanie jakiegokolwiek błędu, czyli natychmiastowe przejęcie, czy zmuszenie do błędu, no, kończy się sytuacją prawie bramkową. Nie oszukujmy się, Darek. Piłkarze, którzy grali w Lidze Mistrzów, w Lidze Europejskiej rok temu, oni wiedzą, doskonale czują, że... Tego zaczynaliśmy. Dzisiaj w ten sposób, właściwie w te drugie 45 minut, tak przeciwko Legii trzeba rozegrać, więc Kabananga, jak tylko dostaje piłkę, wie, że momentalnie ma się odwrócić i pędzić pod pole karne. Legii Warszawa. Bramka z Górnikiem. Nie był zgłoszony do tej drugiej rundy, więc nie mógł zagrać w rewanżowym spotkaniu, ale... Też te same problemy co Mączyński, te same problemy co Pasqua, to też to nie jest piłka, który jest w 100% zgrany, więc też liczymy na to, że to jednak ta... Na jakąś indywidualną akcję. Tak, wyczucie Sadiku, czy... Tam warto zwrócić uwagę, bo ucierpiał Arkadiusz Malasz, bo Tumasi walcząc w powietrzu o piłkę zeskoczył na plecy Malarza. No, teraz będzie chwila na oddech. I na rozpoczęcie kolejnej akcji w ataku pozycyjnym drużyny Legii Warszawy. Znając Arkadiusza Malarza, trzeba otwartego złamania, żeby ściągnąć go z boiska. On nie lubi ani odpoczywać, ani siedzieć na ławce. Za Hamalainena, Sadiku. Przesunie się Kucharczyk pewnie nieco do środka boiska, a Sadiku będzie tym wysuniętym.
No, pamiętajmy, że to reprezentant Albanii, że to gracz, który strzelił gola Rumunom podczas finału Mistrzostw Europy we Francji. No to jest piłkarz, który dobrze czuje się w polu karnym przeciwnika i pewnie na to liczy. No to pokazuje spotkanie z Górnikiem, którym słabo zaprezentowała się Legia. Z kolei to przykuje uwagę obrońców do... skupił uwagę na Sadiku, a Michał Kucharczyk będzie mógł wykorzystać tą wolną przestrzeń, którą być może ten Szomko popędził. No i brawo Michał Pazdan, który przeciął to podanie do Tumasiego od Szomko. No ale trzeba dokładniej zaczynać akcję. 70 minuta, 20 do końca. Dwie zmiany dokonane przez trenera Jacka Magierę. Nie spieszy się Szomko. Niezła zaliczka przed spotkaniem rewanżowym, pod warunkiem, że nie straci Astana bramki, bo na to wciąż liczymy, na to wciąż jest szansa. To nie jest tak, że w tym meczu legioniści jej nie mieli, czy ich nie stworzyli. Tumaski, Kleinheisler, ponownie on, Majewski, strzelec drugiej bramki, pierwszą strzelił Kabananga. Długo po obwodzie, ale dokładnie. Łogwinienko, 40-krotny reprezentant Kazachstanu. Łotwy, to zastanawiałem się, jak oni tak osiągają dobre rezultaty na swoim boisku, bo mieli mistrzowie Łotwy kilka dobrych sytuacji do tego, żeby rozstrzygnąć losy tego pojedynku na swoją korzyść. A tymczasem w dzisiejszym meczu to już zupełnie inna Astana, skoncentrowana. Nie trenował, w związku z tym to też zaburzyło jakoś rytm meczowy i rytm przygotowań do sezonu. Niezadowolony Michał Kucharczyk z decyzji arbitra. 18 minut do końca. Ma jeszcze jedną możliwość zmiany Jacek Magiera. No ale to jest albo Kopczyński, albo Michalak. Bo nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek zmieniał w bloku defensywnym. Anicic, Mokin, a to Bułgar Stoiłow, który z sukcesami prowadzi drużynę Astany. No, wyraźne i wymowne gesty. Panowie, więcej zaangażowania, więcej graczy na... Oddalamy grę od własnego pola karnego. I tam zaczynamy już fazę bronienia. Tak. Żeby nie doprowadzić do jakiegoś tutaj kontrataku ze strony Legii, czy dopuścić do kontrataku ze strony Legii. Kabananga z Tumacji. Przeniósł się z lewej strony Muzików tutaj na prawą. Mulę. Jermę. Jędrzejczyk obiega, pokazuje się z lewej strony Michał Kucharczyk. Jermel wstrzymał się.
Ważne, żeby teraz pograć dokładniej, nie stracić, coś wypracować. Jędrzejczyk w pole karne, no ale pytanie do kogo? Brakuje. Tutaj wydaje mi się Sadiku trochę przysnął, bo to jest to ten sektor boiska, w którym powinien być tam. I przynajmniej powalczyć o tą górną piłkę. A tak, Mokin bez problemów spokojnie może rozpoczynać atak Astany. No i robią co do nich należy, bo atakują lewicki na ich połowie piłkarza Astany. 15 minut do końcowego gwizdka. Po bramkach Kabanangi, a także Majewskiego prowadzą 2-0. I proszę, łatwa strata. Przerwana akcja. Mobilizuje jeszcze na ten końcowy kwadrans Jacek Magiera, mistrzów Polski, Kucharczyk, Mulę. Ale wolno prowadzony ten atak pozycyjny. Nie ma oczywiście w nim elementu zaskoczenia, bo zdążyli wrócić rywale, tyle że potrzebna jest jej dokładność. Dąbrowski zupełnie bez sensu. Kabananga już tu masy po prawej stronie. Popatrzył Kabananga, co może grać czy nie, ale szanuje piłkę. Nie zdecydował się na jakieś podanie, które mogłoby być niedokładne i byłaby strata. I 14 minut jeszcze pozostaje Legii na to, żeby poszukać tej bramki w kontakcie. Bramki Nicza da jakieś marzenia o awansie w rewanżu. Marta Zajew. Szomko. Marta Zajew. Kabananga, obok Michał Pazdan. Ale tym razem dobrze ustawiony Michał Pazdan. Pozostawił na strefie pozycji spalonej. Tak. Kabanangę tutaj widać wytrzymał ciśnienie. Tutaj też widać było, że nie atakował na raz. Czekał na to, co zrobi Kabananga. No tylko potwierdzenie tego, że ta druga połowa w wykonaniu Pazdana jest bardzo dobra. Wierny do końca tutaj walczący ze stoperem Anikiciem. Sukurs przyszedł, jak widzieliśmy, Murtazajew. No i mamy zwrot. Dermę. No i bardzo niepewna interwencja bramkarza drużyna Stany, co daje nam okazję na dośrodkowanie przeciwnego narożnika. Pasquato w pole karne, znowu wiązkujący Mokin, tym razem na aut. Rozstawia tam graczy na boisku bramka z drużyna Stany, Jędrzejczyk szuka najlepszego wyboru. Pasquato. Tak trochę na pamięć okazja. Kucharczyk! Jest! Nie ma spalonego! Jest bramka, na którą czekaliśmy. Starek, ja tutaj muszę pochwalić Pasquato za to zagranie. To nie było zagranie na pamięć. To było przemyślane. On tak naprawdę w tym swoim ustawieniu ukrył zamiar. Natomiast doskonale dograł piłkę. Tutaj też dobrze zachował się Michał Kucharczyk. I to, co powiedzieliśmy. Gdzieś w pobliżu bramkarza. Musi być ten, który wszedł po to, żeby bramkę strzelić. Sadiku znalazł się w tym miejscu. Gdzieś w okolicach piątego miejsca. Nie sięgną Dąbrowski, jak widzieliśmy. I kończy akcję. No to przywraca wiarę, to przywraca tlen Legii. Mówiłeś, obserwując Sadiku, kiedy jeszcze nie był graczem Legii, o jego walorach wchodził na boisko, o tym, że to jest taki sen pola karnego, jak się mówi o takich zawodnikach. Egzekutor, ale piłkarz, który strzela i prawą, i lewą nogą, potrafi skończyć akcję głową. Nie potrzebuje dużo czasu, żeby zdecydować się na decyzję. Drugi gol Sadiku. Drugi gol, powiedziałbym, ten bardzo, bardzo ważny. To jest naprawdę istotne wejście, istotne wydarzenie, jeśli chodzi o wprowadzanie się do zespołu przez Armando Sadiku. No i będziemy mieli zmianę, bo liczyliśmy na grę tego zawodnika od pierwszych minut, czyli Grachowac, reprezentant Bośni i Hercegowiny, czterokrotny, widzę 20 meczów, 22 gole.
Boisko opuszcza zmęczony Kleinheisler, a w jego miejscu pojawi się z numerem 8 Grachowacz. No widząc co się dzieje, chcę tutaj zrównoważyć tę drugą linię. To jest rzeczywiście, to jest wzmocnienie drugiej linii. Natomiast Grachowacz to jest taki piłkarz, który potrafi ofensywnie czasem drużynę wspomóc. Przede wszystkim dba o to, żeby zachowana była dyscyplina i organizacja gry. Natomiast z piłką przy nodze potrafi przekazać ją do tych formacji ofensywnych. Jak zaczynaliśmy tę drugą połowę, to zadałem takie pytania. Zacząłem w zasadzie od tego, że Ligi potrzebny jest gol jak tlen. Chyba, że pójdą w ślady Benfica albo Galatasaraj i strzelą dwa gole. Wymisują dwa do dwóch, ale Kawananga może być groźnie. Kawananga w pole karne na szczęście nie doszedł do tego podania Murtazaj. Pytanie. Co robić? Ryzykować? Czy raczej zabezpieczyć? Ale myślę, że tutaj trzeba poszukać swojej szansy. Legia nie byłaby Legią. Zresztą myślę, że każdy z zawodników mistrza Polski marzyłby, by skończyć to spotkanie remisem 2-2. Ale też trzeba szalenie być skoncentrowanym i uważnym, podwajać tej pokrycie, wspomagać przez bocznych obrońców, bocznych pomocników, żeby nie dopuścić do tych groźnych podań. Wydaje mi się, że Legia będzie, mimo wszystko będzie starała się uszanować tą sytuację. Widzieliśmy, ile Legię kosztowało strzelenie tego gola. Wydaje mi się, że zaryzykowanie, czy jakieś znowu szaleńcze próby do tego, żeby wrócić do wyniku, żeby uzyskać remis, może Legię drogo kosztować. Więc nie wiem, czy to 2-1 nie będzie tym wynikiem, który będą starali się uszanować. Murtazajew. Wycofanie teraz do Łogwinienko. Ten do Alincicia. Wysoko podszedł teraz stoper. Grochowacz tutaj w środkowej strefie. Do niego teraz dogranie. Takie podanie do Murtazajewa, ale dobrze ustawieni Legioniści, choć utrzymają się przy piłce gracza Astany. No widać, że to podrażniło troszeczkę zespół Astany, że to teraz oni starają się przejąć inicjatywę. I tak powiem ci szczerze, że rozmarzyłem się, mówiąc, analizując ten scenariusz Benfiki czy Galatasaray, marzy mi się akcja indywidualna Michała Kucharczyka. No może teraz, zobaczmy, gdyby to doszło, szkoda, bo tam był dobrze ustawiony chyba właśnie Sadiku. Nie, Sadiku to nie był Sadiku. Sadiku leży na murawie. To był Paskład. Przed koleją teraz nie padł ofiarą tego, o czym mówiliśmy. To już kilka razy zostało wspomniane w relacji. No niestety, i marzeń o indywidualnej akcji Michała Kucharczyka nie będzie. Opuścił Michał Kucharczyk boisko. Konrad Michalak. No świetnie nam się prezentował w tym meczu z mistrzem Finlandii. A powiedziałbym odbicie lustrzane, jeśli chodzi o Tumasiego, bo to jest też taki piłkarz, który dysponuje dużą szybkością, który skuteczny jest w grze 1-1, natomiast ma dużo lepsze dogranie piłki, chociażby w krótkich fragmentach, z Chinami, ale pokazywał, potrafi piłkę dograć. Łącznie z bramką. To też nie jest łatwo. To jest kilka bramek i dla reprezentacji młodzieżowych i w tych młodszych kategoriach strzelił, więc życzymy mu, żeby stanął w takiej sytuacji i mógł nam to potwierdzić. Ale widać doświadczenie Mankiewiczkiego, który teraz widział, że jest tam Kawanamka. Pozwolił się reszcie drużyny kolegom ustawić takie kółeczko i odegranie do Dąbrowskiego. Teraz trzeba szybko się zorganizować w obronie tej Kawananga i ciężkie zadanie Dąbrowskiego. Tumasi będzie groźnie, Tumasi, Pazdan wyczekujący. No i Tumasi wciąż przy piłce. Zablokowany ten strzał, Mulę. Wybroniła się Legia. Tutaj dobrze sobie rozplanowali to i Dąbrowski, i Pazdan. Pazdan był tym, który zwalniał akcję, natomiast Dąbrowski w tym wszystkim się połapał. Momentalnie podbiegł do Tumasiego po to, żeby piłkę mu wyłapać, natomiast Kluszek nie szukał, nie prowokował gry 1-1. Czekam na oddanie strzału po to, żeby go skutecznie zblokować. Łogwinienko
za Niciciem. Aniciciem. Kabananga w poszukiwaniu tym dograniem piłki głową do Tumasiego. Pazdan. Taki czytelny sygnał, że jeszcze spróbujmy. Stopera Legii Reprezentacji Polski. Mulę. Teraz nie dał się, nie dał sobie zabrać piłki. Co ważne. Chlouszek. Guilherme. Już ruszył Chlouszek. Ma niespożyte siły. Troszkę blokowany był tutaj. Też wydaje mi się, że to mogło być odgwizdane przez arbitra. Zawahał się w tym momencie. Na szczęście Legia szybko odzyskuje piłkę. Tak. Guilherme. Tam popędza Jacek Magiera. No, troszkę za mocne to podanie do Sadiku. Ten ma pretensje o to, że starał się, wywalczył pozycję. Ale zdaje się, że i rzut rożny. Nie wiem. Jest tutaj moment, kiedy na pewno mogą uzupełnić płyn, a tutaj jest jakiś kłopot chyba któregoś z graczy. A, mamy kłopot łogwinienki. Jakieś skurcze. A nie, to jest to, że nawet i oni na tej murawie mają te kłopoty. Takie troszkę podkręcenie stanu skokowego i to jest to podanie. Absolutnie rzutu rożnego nie mogło być. Kilka nikogo nie dostało, natomiast tutaj chyba sędzia wskazywał na problemy środkowego obrońcy. Realizator nie pokazywał w szerszym ujęciu. Ale już chyba wszystko w porządku. Dla rozmowy z lekarzem. Łogwinienko, 40-krotny reprezentant Kazachstanu, wróci do gry. No to oczywiście nie ujdzie uwadze Tomasza Bognara, sędziego belgijskiego, prowadzącego to spotkanie. I pewnie troszkę nam to liczy do tych 90 podstawowych minut. Dąbrowski. Guilherme udało się przejąć. Chlouszek. Guilherme. 87 minuta. Guilherme w takim ataku. Teraz jest okazja do tego, żeby to wykorzystać. No i próbował to wykorzystać Pasquat. No dobra decyzja o strzale. Tutaj też na tej trudnej nawierzchni nie ma co angażować się w dryblingi. Tu tylko w sytuacji, kiedy była możliwość do niewiele brakowało. Oddania strzału. Taka kopia bramki Majewskiego byłaby. To prawda. Natomiast skończona akcja zawsze tyle dobrego niesie dla drużyny, że jest czas na to, żeby wrócić na własną połowę, ustawić się zwłaszcza w takim momencie, kiedy najważniejsze jest... Jesteś żeby... na styku, jesteś na kontakcie, przed tobą rewanż u siebie. Nie komplikować sobie sytuacji. Sadiku. No przede wszystkim mądrze teraz, bez straty, prawda? Bez głupiej straty, żeby nie dać okazji rywalowi do jakiegoś kontrataku, bo tutaj sporą liczbą graczy angażuje się Legia w tym ataku pozycyjnym. Dobrze, do Guilherme, dograne to podanie, Guilherme w pole karne, na nie udało się zamknąć tej akcji, tak jak bym chciał sobie. To prawda, ale był tam, gdzie środkowy napastnik być powinien. Mocne, trochę może za wysokie to środkowanie tak. Guilherme, chociaż trudno mieć do Brazylijczyka o to pretensje. Wszystko zostało wykonane zgodnie z planem. Postnikow. Reprezentant Rosji z tego czasu zagrał ten zawód czterokrotnie. Doświadczony 31-letni obrońca w miejsce Murtazajewa. No, broni tego bułgarski trener Astany wraz ze swoim zespołem tego prowadzenia 2 do 1, bo widzi, że Legia tutaj rozpaczliwie chce wrócić, że tak powiem, do gry. Ja bym powiedział, że Legia w miarę możliwości też chce wykorzystać szansę na to, żeby poprawić wynik. Natomiast wydaje mi się, że głównym założeniem jest absolutnie nie stracić trzeciego gola. Będzie rzut wolny. Jędrzejczyk w sposób nieprzepisowy. Kabananga ucierpiał. Sadiku tam próbuje mu pomóc. Sporo oba zespoły włożyły w to spotkanie. Podnosi się Kabananga, prosząc wcześniej o brawa. Tego mają dać wsparcie.
walce w tych końcowych minutach. No, mamy za moment 90 i dowiemy się, o ile Węgier Bognar przedłuży tę drugą połowę. Teraz trzeba utrzymać koncentrację, co nie udało się pod koniec tej pierwszej połowy. Szitow. Dobre teraz wyprzedzenie przez Klouszka. I rozpoczęcie przez Legię odrzutu wolnego. Michał Pazdan szybko do Mączyńskiego. Ten rozciągnął do Jędrzejczyka. Pasquato. Udało się odebrać, tak. Odwizdanie faulu. I tymczasem Astana. 90 minuta. No, groźnie trzeba to uważać i wracać. Tumasi w polu karnym. No i teraz niewiele brakowało, gdyby nie przytomność malarza. Taki niespodziewany strzał, który trafił na szczęście dobrze ustawionego przy słupku bramkarza Legii. Tak, to jest po raz kolejny sytuacja, którą tak naprawdę legioniści fundują sobie na własne życzenie. Ta strata piłki przez Pasquato, momentalnie ruszyli do kontrataku, a że szybko egzekują to co zaplanowane. 6 minut doliczone. To tak naprawdę po raz kolejny mocno serce nam zabiło. No Sadiku, ile tylko ma sił, walczy o to, żeby dojść do tej piłki. Doszedł, ale nie udało się już opanować. Troszeczkę za mocno wygrywał ją Guillerme. Tutaj też Krzysiu Mączyński wydaje mi się trochę zbyt biernie. Na tym, który strzelał, był Grachowacz. I po raz kolejny, gdyby nie Arkadiusz Malarz, mielibyśmy no bardzo przykrą sytuację, bo ten gol kontaktowy. To są takie najtrudniejsze momenty w meczu. Wiary w to, że zadanie jest jak najbardziej do wykonania. Czekasz na końcowy gwizdek, doliczone jest 6 minut, z czego już minuta z sekundami upłynęła, prawda, prawie półtorej. Wystarczy łatwiej obłąd przy takim zmęczeniu. Trzeba zachować koncentrację. Jędrzejczyk, Legia szuka dla siebie tej okazji. Jędrzejczyk ponownie. Tym bardziej, że patrząc na Kabanangę i na Tumasiego, mam wrażenie, że ci piłkarze w pełnym biegu odpoczywają, że to jest ten etap gry i ten element gry, który wychodzi im najlepiej i oni to najbardziej lubią. No, powalczył teraz Dąbrowski z Kabanangę, ale nie udało się być przy piłce, kiedy ta była jeszcze na boisku, już zagarnął ją zza linii poza boiskiem. 2 z 6 doliczonych minut poza nami. Nerwowe będą to chwile. Doping dla gospodarza, ale nie może być inaczej. Drugiego to będzie szaleństwo dopingowe na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. No, byli wysłannicy Astany na meczu z mistrzem Finlandii w Warszawie. Wiedzą, jak reagują kibice Legii, jak ich wspierają, jaki jest to entuzjastyczny doping. No tak jak tutaj, że Astanie Murawa, czy chociażby przesunięcie czasowe jest. No tak, bo to 4 godziny. Jest tym atutem piłkarzy z Astany, tak na pewno na stadionie Legii Warszawa, publiczność i ten doping, który no nie milknie, można powiedzieć, co 90 minut, to będzie 12 piłkarz Legii Warszawa. No, teraz groźnie Tumasi, pole karne, trzeba to jakoś obronić, a szkoda, było tak nieźle, a jest bardzo źle. No nie udało się wybronić przed tym, co najgroźniejsze. I to jest kopia sytuacji z pierwszej połowy. Masz końcówkę, doliczony czas gry, jedna głupia strata, jedno podanie do Kabanangi, który no świetnie się rozumie z szybkim Tumasim. Robił Pazdan, którego faliliśmy co mógł, ale to nie jego rolą tu było być, tylko powrót Klouszka i czegoś z bocznych pomocników, którzy byli zaangażowani w akcję ofensywną. Natomiast no, trzeba jeszcze raz wytknąć Dąbrowskiemu to, że pozwolił Kabanandze odwrócić się. To w dużej mierze nakręciło tą akcję. Kabananga się odwraca, obsługuje Tumasiego, Pazdan próbuje ratować sytuację. Przerywasz faulem. Szybkość jednego i drugiego różni się i to właśnie na Tumasi nam pokazał. A to, co żeśmy wcześniej wspominali, że strzał w pewnym biegu dużo lepiej mu wychodzi niż wyśrodkowanie, to pozwoliło mu zamienić kontrę na trzeciego gola dla Astany.
I tak jak w tej pierwszej połowie, tak w drugiej zabrakło, bo nie mogłoby nie być tych bramek, a szczególnie tej trzeciej, bo sytuacja, kiedy masz 1-2, prawda, kiedy strzeliłeś bramkę na wyjeździe, to wystarczy ci wygrać u siebie w Warszawie 1-0 i przechodzisz dalej, tak? A teraz oni mają przewagę dwóch bramek przed rewanżem w Warszawie. Na tej sytuacji to... Musisz wygrać 2-0, przynajmniej, żeby mógł bramkę awansować, tak? To jest jedyny pozytyw w tym wszystkim. Tak jest, tak jest. Trochę zirytowałem się na koniec, powiem szczerze, i tej pierwszej, i teraz tej drugiej połowy całego meczu, a to bo to jeszcze nie koniec. Znowu czuję kontratak drużyny Astany. Ale chyba teraz już doczekają do końca tego wciska. Zlikwidował nam realizator, jak to w żargonie określamy, kombo, czyli czas i to z kim gra, ile jest tego czasu gry, a ile zostało zaliczanego. Radość w Astanie. No i to, co, czym Legia radzi w tym sezonie, to jest ta niefrasobliwość w grze obronnej całej drużyny, w organizacji tej gry. Na to zwraca uwagę Jacek Magiera. To też brak tej koncentracji, bo niewiele brakowało do końca. Zostało nam jeszcze parę sekund. To była 94. minuta, dwóch do zakończenia całego spotkania. I to na pewno gdzieś boli po prostu, bo... Szkoda, bo rzeczywiście tak, nabroili w pierwszej połowie. Natomiast druga połowa pozwoliła wrócić do gry. Wyratowali tą sytuację. Natomiast znowu na sam koniec, co to powiedziałeś? Niefrasobliwość. Nie wiem, czy można zwalić to na brak sił. Może, no nie wiem. Ale to powoduje, że ta sytuacja znowu jest ciężka i w meczu rewanżowym trzeba będzie naprawdę wznieść się na wyżyny, żeby scenariusz odkręcić. Tak, absolutnie na wyżyny. No, teraz tak powinien Dąbrowski zagrać jak Pazdan przy tej akcji, po której Legia straciła bramkę. Jakże inne warunki fizyczne są Michała Pazdana z takim kolosem jak Kabananga, ale nie przestraszył się. Koniec meczu, triumf Astany. Myślę, że zasłużony, dlatego, że Legia po pierwsze w sytuacji, którą stworzyła, to nie wykorzystała. Owszem, złapała kontakt w tej grze, ale to, co boli najbardziej. Brak koncentracji i takiego wyrachowania, czy w pierwszej połowie, czy 45 minucie, czy w drugiej, w tym doliczonym czasie. Też wydaje mi się, że w pewnych momentach Legia nie potrafiła uszanować tego, co potrafiła sobie ugrać. Nic nie jest zamknięte, czy nie są zatrzaśnięte, ale na pewno są mocno przymknięte. I widzimy, że no nie mamy tutaj z zespołem do czynienia pokroju mistrza Finlandii, tylko z drużyną ograną choćby w Lidze Mistrzów. Tego trudnego terenu nie tacy jak Legia wyjeżdżali przegrani, ale kiedy było 1-2, była nadzieja dużo większa niż jest, ale nadzieja gaśnie ostatnia i na pewno liczę na walkę w tym drugim meczu w Warszawie. Za uwagę dziękuję Marcin Żebakow i Dariusz Szpakowski.